Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa 3 maja. To szczególny dzień zarówno w naszej historii, dzień święta, który mamy i chyba będziemy troszkę nawiązywali do tego święta w naszej rozmowie. Jest to spotkanie też częścią programu w pograniczu różnych ważnych wydarzeń, które się toczą. Będzie debata o Ukrainie za 2 dni. Będzie Agata Tuszyńska jutro ze swoją książką wspaniałą. Mieliśmy tutaj Tkaczkę chmur, wspaniałą baśń, opowieść z warsztatami. Mieliśmy oczywiście koncert premierowy nowego programu Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego. A dzisiejszy dzień, punkt programu, to jest powrót do naszej tradycji rozmów sejneńskich, które, przypominam Państwu, zaczęliśmy prowadzić w momencie wybuchu pandemii, tego trudnego czasu, w którym czuliśmy wszyscy, że potrzebujemy rozmowy, spotkań, dyskusji. I wtedy rozpoczęliśmy cały szereg, pamiętam, chyba pierwszym naszym gościem był raper Łona. Byli różni bardzo ciekawi ludzie, którzy sami chcieliście, proponowaliście nam, że chcielibyście ich gościć w Sejnach, więc była Maja Komorowska, był Henryk Wujec. Muszę sprostować, że pierwsze spotkanie sejneńskich rodzin było w tragicznym czasie śmierci prezydenta Gdańska. Wtedy czuliśmy tą bezradność, tak. I mieliśmy co robić. Bardzo dziękuję. Tak, oczywiście, to był ten moment, kiedy ta rozmowa wydawała nam się bardzo potrzebna. Henryk Wujec z Ludwiką Wujec, to było przed jego śmiercią chyba jedno z ostatnich publicznych, niezapomnianych spotkań w naszych rozmowach sejneńskich, czy z Krzysztofem Zanussim. Mówię o tym kontekście tych rozmów, pragnąc podkreślić, że to dzisiejsze spotkanie będzie miało charakter wyjątkowy. To znaczy, zawsze w rozmowach sejneńskich byli też sejnianie, bohaterami, byli lekarze, byli nauczyciele, mieliśmy takie kręgi tematyczne czy dyskusyjne, ale wyjątkowość dzisiejszego spotkania polega na tym, że jest z nami młody człowiek z 2 klasy Liceum Sejneńskiego, Patryk Janczewski, bardzo Jankowski, którego bardzo serdecznie witam. Cześć, Patryku. Słychać. Witam serdecznie, bardzo dziękuję za liczne przybycie przyjaciół, z rodziny, znajomych, każdego prawie znam osobiście. Jest to dla nas, dla mnie wielkie święto. Możemy porozmawiać o temacie, który ująłem w pracy na konkurs Uniwersytetu Jagiellońskiego. Brałem udział w niej z ramienia naszego sejneńskiego liceum pod opieką pani Edyty Adamowicz. I jest to praca dla mnie szczególnie bliska, bo od już wielu lat zawsze ten temat patriotyzmu był rozumiany w taki negatywny sposób, często kojarzył się z jakąś nienawiścią, złością, z przykrymi sytuacjami, a to jednak jest postawa przepełniona miłością, dobrem, postawa bardzo ważna, którą zawsze powinniśmy mieć na uwadze w życiu, bo jednak trzeba kochać kraj, współobywateli, wspólne dziedzictwo, dobro. Trzeba być gościnnie podchodzić do inności, do każdego, kto do nas przybywa, bo to tworzy bo jakby to wywodzi się z naszego dziedzictwa wielokulturowego, które tutaj w pograniczu jest, w rejonie pogranicza polsko-litewskiego, jest zaklęte. Ja zawsze mówię, że tutaj jesteśmy jak takie dzieci Rzeczpospolitej obojga narodów. Jesteśmy i Polakami, i Litwinami, i Polakami jednocześnie. Są i Starowierzy, więc to wszystko tutaj, co było kiedyś w Rzeczpospolitej, zachowało się na naszym małym rejonie, który jednak jest mały, pisany wielką literą.
No, widzicie, już mamy zapowiedź ciekawej rozmowy. Ten temat, o którym Patryk wspomniał, jego praca nagrodzona na Uniwersytecie Jagiellońskim, która jest pretekstem do naszej rozmowy, nosi tytuł czy krąży wokół tematów problemu patriotyzmu w nowoczesnej, współczesnej Polsce. I powiem Państwu szczerze, że bardzo mnie osobiście interesuje, jak młodzi ludzie, tacy jak Patryk, myślą dzisiaj o patriotyzmie. I być może właśnie ten temat dzisiaj ciekawszy jest do przedyskutowania z młodymi ludźmi, z przedstawicielami młodego pokolenia, niż z tymi, którzy byli, są dla nas autorytetami, przeszli całą ciekawą drogę, często nauczycielami czy mistrzami dla nas. Ale ten głos młodego pokolenia dzisiaj wydaje mi się szczególnie ważny, więc wokół tego będziemy krążyli, mając też na uwadze, że to jest Dzień Konstytucji 3 maja, która też chyba, Patryku, coś na temat patriotyzmu, myślenia o patriotyzmie może nam mówić. Może od tego byśmy rozpoczęli rozmowę. W swojej pracy piszesz, że ważne jest to, jak świętujemy nasze narodowe dni, daty i tak dalej. I w ogóle masz takie przekonanie, że coś jest w tym nie w porządku, że celebrujemy je zewnętrznie bardzo, nie znając często kontekstu historycznego czy zapominając o nim. I chyba Konstytucja 3 maja jest dobrym tego przykładem, prawda? Że dla tych takich patriotów, o których wspomniałeś na początku, którzy rozumieją to pojęcie w sposób taki bardzo wąski i wykluczający innych, prawda? Jakby uważają to święto za święto polskie, ale w takim sensie etnicznym bardziej, prawda, niż tego ducha, w którym Konstytucja 3 maja została tworzona. Jakbyś mógł ten wątek dotknąć, jak ty rozumiesz, jak myśmy świętować 3 maja? To ja uważam, że jest to święto wielonarodowościowe, jest symbolem dziedzictwa wielokulturowej Polski, bo jednak to była konstytucja nie tylko Polaków, ale też Litwinów, Rusinów, Ukraińców, Żydów, Rosjan starorządowych jeszcze nie, jeszcze to było przed tym. Więc jakby my nie możemy tego świętować jako, że to my tylko Polacy mamy pierwszą europejską konstytucję, ale jednak ale inaczej. My Polacy, Litwini, Ukraińcy, wszyscy, którzy zamieszkiwaliśmy Rzeczpospolitą obojga narodów, stworzyliśmy wspólnie pierwszą europejską konstytucję. Tak samo i nie podoba mi się może trochę w tym święcie, że właśnie my obchodzimy tak jednostkowo, tak jesteśmy podzieleni w tym świętowaniu, bo zarówno na przykład rano dzisiaj Sejm Polski wstawił post o święcie konstytucji i Sejmas Litewski. Tyle, że to wszystko jest oddzielone, że my tutaj mamy, że to jest święto konstytucji 3 maja, tam jest gdzieś nawiązanie do wielokulturowej tradycji, ale brakuje mi jakiegoś realnego może przywiązania do tego wspólnego dziedzictwa obu krajów, wielu narodowości, że zawsze jednak i w Polsce i w Litwie wydaje mi się, że to jest bardziej tak, że tutaj u nas, że to my, a nie że, ale my tylko my, naród, a nie że my jako wieloetniczna wspólnota. I wydaje mi się, że takie święta, które wywodzą się z Rzeczpospolitej obojga narodów, powinny skupiać się na tym, żeby wyjść do ludzi, do innych, do sąsiadów, do innych narodowości i przypomnieć sobie, że my razem, wspólnie tworzyliśmy kiedyś wspólny kraj, wspólnie rozwijaliśmy kulturę, wspólnie walczyliśmy za wspólne cele, za wolność naszą i waszą. I że to jest właśnie taka rzecz, najważniejsza rzecz, jaką powinniśmy mieć na uwadze podczas obchodzenia świąt takich właśnie jak 3 maj, czyli wielokulturowe święto Polski, Litwy, Ukrainy, wszystkich, którzy w tę Polskę kiedyś wchodzili. Bo to, o czym mówisz teraz, o tej wielokulturowym dziedzictwie pierwszej Rzeczpospolitej, zakładało też, czy miało immanentnie jakby wpisane w rozumienie swojej tożsamości inne pojęcie narodu
niż często my dzisiaj operujemy, prawda? Mówimy o... Przywołujesz w swojej pracy, dla mnie ciekawe, że znasz to z rodzin litewskich i z tradycji litewskiej, że się mówiło, że jesteśmy dobrymi Polakami, z dumą się mówiło, ale to mówienie jesteśmy dobrymi Polakami przecież nie znaczyło zdrady litewskiej tożsamości narodowej, prawda? To byli ludzie, którzy mogli zachowywać czy nawet walczyć o swój język litewski, swoją tożsamość, ale mówili, jesteśmy dobrymi Polakami. Co to znaczyło? Bo kiedyś to pojęcie polskości było o wiele szersze i tak jak dzisiaj mamy Polaków, ale tylko w skład Polaków raczej teraz się uważa, że wchodzą tylko właśnie językowi etniczni Polacy, ale kiedyś jak się czyta nawet stare książki albo jakieś akta, to tam na przykład jest, że napływająca ludność z Mazowsza, Mazowszanie, Mazurowie na przykład na Polaków albo Koroniarze właśnie, na Litwinów, może też tutaj za wąsko powiedziałam, na mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego mówiło się Litwini, ale to też było szersze, bo w skład tych Litwinów Wielkiego Księstwa wchodzili Rusini i Litwini, często też Litwini polskojęzyczni, właśnie Białorusini. I co powodowało, że jakby naród się wywodził bardziej z regionu. Że jeśli się mieszkało w Wielkim Księstwie Litewskim, to się mówiło, ja jestem Litwinem, tak jak Mickiewicz pisał, że jest o Litwie, że jest Litwinem, bo on mieszkał w tym regionie, więc ciężko teraz mówić, jakie on narodowości był z naszej perspektywy. Więc kiedyś polskość to była ogólna taka właśnie, ogólna narodowość na wszystkich zamieszkujących Rzeczpospolitą, a pomniejsze takie jakieś regionowe nazwy, właśnie Mazowszanie, Litwini, to było bardziej takie może dobre określenie do współczesnych czasów, bo wtedy właśnie, tak jak tutaj ten tekst, że my Litwini będąc dobrymi Polakami, że to jest, że my jesteśmy Litwinami, bo mieszkamy na Litwie, ale polskość, narodowość polska jest naszą wspólną, jest naszym łącznikiem, spoiwem wszystkich narodowości wchodzących w skład pierwszej RP. Mm-hmm. Czyli był to rodzaj takiej obywatelskiej tożsamości, prawda, narodowej, że polskość, ta, o której teraz mówisz, była obywatelska, prawda? Tak samo jak obywatelstwo Wielkiego Księstwa Litewskiego określane było jako bycie Litwinem, prawda? Tak, bo to tyczyło się właśnie zamieszkiwania w kraju. To można porównać tak jak po rewolucji francuskiej we Francji. Francuz do tej pory jest pojmowany w konstytucji francuskiej, w ustawodawstwie jako osoba, która zamieszkuje Francję, jest jej obywatelem, a nie jako rodowity, że tak powiem, można, jak to się mówi, biały chrześcijański Francuz. Nie, też Francuz to jest, tak jak kiedyś właśnie było w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, to jest osoba, która zamieszkuje Francję, czuje się jej obywatelem. To wszystko bardzo ładnie brzmi, ale i ludzie, którzy są niebiałymi chrześcijańskimi Francuzami, do dzisiaj we Francji odczuwają często dyskomfort czy prześladowanie, tak samo jak w różnych innych miejscach. Ci inni, tak, nie mainstreamowi, nie jest w większości, ciągle mieli jakiś problem, który się potęgował na przykład wraz ze wzrostem nacjonalizmu XIX-wiecznych, zwłaszcza na naszym tutaj pograniczu, prawda? Ja przypominam sobie taki fragment z rodzinnej Europy Miłosza, wiesz, kiedy on myślał, został wychowany w takiej wizji Francji, o której teraz mówisz. Rewolucji francuskiej, obywatelstwa, konstytucji. I jako student Wileńskiego Uniwersytetu z przyjaciółmi popłynęli, zrobili sobie taką wyprawę przez Europę do ukochanej Francji. Przepłynęli kajakiem Jezioro Genewskie, Szwajcarię, dotarli do granicy francuskiej i na moście, na granicy francuskiej znaleźli tablicę, w której było napisane Słowianom, Polakom, Cyganom wstęp zbroniony. I dla tych, wiesz, młodych studentów wileńskich to był szok. To znaczy oni nagle odczuli, że ich pochodzenie z tej części Europy stawia ich zupełnie w innej sytuacji od tych, którzy
są tam na granicy, znaczy w kraju francuskim, że jakby idea, marzenie zderzyły się z rzeczywistością, która była troszkę inna. I troszkę będę też ciebie o to wypytywał, wiesz, jak z tym takim bardzo otwartym widzeniem patriotyzmu, od którego zacząłeś naszą rozmowę, radzić sobie w trudnych sytuacjach w życiu, bo one nie zawsze będą takie łatwe dla nas, więc chcę, żebyśmy też o tym porozmawiali, bo rozumiem, że patriotyzm to musi być też taka postawa, która nie odwołuje się tylko do idei, ale musi się mierzyć z praktyką, z tym, jak sobie radzimy tu i teraz, w sytuacjach trudnych również. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym zapytać ciebie o twoje własne środowisko, z którego wyrastasz, Patryku, o twoje własne korzenie, o to, jak doszedłeś do takiego myślenia o patriotyzmie, o którym tutaj mówisz. Czy miałeś w rodzinie ludzi, osoby, które ci w tym pomogły? Czy może miałeś też jakieś problemy, czy trudności, które musiałeś przełamywać? Jak to jest z twoim rodzinnym, sejneńskim, pogranicznym kontekstem wobec takiego rozumienia patriotyzmu, o którym mówisz? To dla mnie zawsze bardzo pomagała, najpierw zacznę od mamy, która kiedyś jako małe dzieci, to jest dla mnie do tej pory takie trochę bolesne niestety wspomnienie. Jako małe takie, miałem ile, 7-6 lat, dziecko z kolegami, tak jak się słyszało od starszych kolegów w internecie, śmialiśmy się z Żydów. Jak moja mama się o tym dowiedziała, bo mój brat na szczęście dla mamy o tym doniósł, to zostałem przez mamę mocno skarcony, co wtedy za to byłem trochę obrażony, ale teraz wiem, że to jest bardzo dobrze, że zostałem skarcony, że nie można tak robić, bo jako jednak to dziecko się nie rozumie niektórych rzeczy i że pewnych rzeczy po prostu robić nie wolno. Więc to był taki początek, jak miałem te 7-8 lat, jak mama nakrzyczała na mnie w holu, jak wychodziłem na dwór, że jak ja tak mogę robić, mówić. Później i przez całe życie też towarzyszył mi, tutaj dalej mówię, teraz akurat będę mówił też o odpowiedzialności w tym patriotyzmie, towarzyszył mi dziadek, z którym spędziłem bardzo dużo czasu, jak mama była w Anglii z tatą. I dziadek zawsze pamiętam do tej pory i często tak robi do teraz, staje na ganku w Marynowie, wychyla się i mówi słowo na O, Patryku, jakie? Odpowiedzialność. Więc ja do tej pory mam tą odpowiedzialność w głowie. I do tej pory, dzisiaj też miałem w Marynowie pogadankę przed spotkaniem z dziadkiem, tak? Bo byłem z bratem na rybach, znaczy ja chodzę, brat łowi. Więc zawsze w rodzinie gdzieś to było. I też jednak tutaj się wychowując w Sejnach, jak się widzi dookoła, że mówi się w różnych językach, że msza jest i po polsku, i po litewsku w kościele, że jest synagoga, to znaczy, że ktoś tutaj jeszcze kiedyś mieszkał, jest z innej religii, innej kultury. Jeśli się to wszystko tak, jeśli się to widzi, że na przykład, jeśli ja wiem na przykład, że część mojej rodziny mówi w języku litewskim, bo mieszkają w Dusznicy, więc to od początku cały czas jakoś wpływa, że przecież jak od małego się żyje w tej inności, znaczy w spotkaniu z innością, to można do tego się, tak powiem, przyzwyczaić. I dla mnie całe życie to było normalne, że jest przecież inne. To jest normalne, bo każdy jest inny, taki mamy świat. I że te inne wcale nie znaczy złe. I że te inne wcale nie musi dotykać mojej inności. I że można być innym, tak jak tu na krasnogródzkiej, europejskiej agorze było w Krasnogródzie, tutaj też to przywołuję, że właśnie ta... Ważne jest, żeby ta inność nie zmuszała nas do zmiany naszej inności. I jeśli się właśnie wychowa tutaj w takim regionie, gdzie ma się przyjaciół, którzy mówią w różnym języku, chodzą ludzie w sklepie mówiący w innym języku, to się jakoś do tego, mi się wydaje, można łatwo przyzwyczaić i uznać, że przecież inność jest, była, będzie, więc nie jest zła. No to zatrzymajmy się przy dziadku. Troszkę, zresztą pamiętam
bo Patryk nie jest pierwszy raz tutaj gościem na tej scenie. Pamiętacie, mieliśmy takie spotkanie o baśniach sejneńskich. Patryk był częścią tego programu i napisał baśń, w której bohaterem był dziadek, o dwójce młodych ludzi, którzy spędzają wakacje w domu dziadka. Jego nie ma, on jest już gdzieś tam w domu starców, pamiętasz? I odkrywają na strychu jakieś tajemnicze skrzynki, pudełka, w których odnajdują suknie dziwnych barw, potem fotografie jakby przypominające jakąś rodzinę cygańską z dzieckiem na ręku. A potem się okazuje, że to wszystko jest powiązane z ich własną rodziną, że jadąc do dziadka, dziadek wreszcie im wyznaje tą prawdę, że w ich korzeniach rodzinnych płynie inna też krew, niż oni sobie tylko wyobrażali. Czy ta historia, którą pisałeś o dziadku, jest tylko wymyślona, czy coś jest na rzeczy? Znaczy sama historia tej, żadnych romskich korzeni nie mam. Mm-hmm. I mój dziadek też nie jest w domu starców, na szczęście. Mm-hmm. Więc nie, prawdziwe tam na pewno jest to, że w całej tej historii młody Jakub, tej naszej właśnie mojej baśni, podróżuje czarnym Oplem mojej mamy do Marynowa. I cały dom jest idealnie opisany dziadków, a suknie znajdują w kufrze mojej mamy, które dostała od pani Gerwelowej. Tak? To nie wiedziałam jeszcze. Dobra, i co jeszcze? Tak? Nie, ja za dużo szczegółów nie mówię. To jest jakby ten element, że całe gospodarstwo, wszystko co tam jest, to jest właśnie od dziadka, ale historia jest jednak nieprawdziwa. Ale wiesz, co mnie interesuje, to, że odkryłeś wtedy, czy Jakub, twój bohater, odkrył, że ma mieszane korzenie rodzinne, że nie jest czysty homogenicznie taki czy inny. Czy to jest też prawda o twojej rodzinie? Jest tam jakieś ziarno pogranicza? Ziarno jest u mnie, część rodziny duża mówi właśnie w języku litewskim, więc to jest jednak takie ziarno inności, mieszanki jakiejś kulturowej, bo jednak język jest budulcem kultury, wpływa na tożsamość, więc ziarno takie jest. Ale wiedziałeś to od początku, czy musiałeś to dla siebie odkryć? W zasadzie to chyba od początku. Zawsze jak z mamą chodziliśmy na cmentarz do dziadków, do pradziadków, to było to litery widać. Były po litewsku, tak? Napisane. Są. Są. Mhm. A zatrzymując się przy dziadku jeszcze, to słowo na O, jak by się powiązał z patriotyzmem, z tym, jak rozumiesz patriotyzm? Co ma odpowiedzialność wspólnego z patriotyzmem? To mi się wydaje, że gdzie się nie ruszymy, odpowiedzialność zawsze powinna być z nami. Bo jednak wszystko, co robimy, za to musimy brać odpowiedzialność za nasze czyny, za nasze słowa, za wszystko. Więc jeśli jesteśmy patriotami, to musimy być odpowiedzialni za nasz kraj, za wszystkich jego mieszkańców, za kulturę, język, dziedzictwo. I więc tutaj to słowo na O jest naprawdę bardzo ważne w patriotyzmie, bo według mnie dobry patriotyzm właśnie opiera się na tym, że odpowiedzialnie zachowujemy się względem narodu, względem mieszkańców, względem kultury, bo bez tej odpowiedzialności to wszystko może się rozpaść albo możemy to inaczej rozumieć, inaczej przedstawiać niż w rzeczywistości było. No ale wiesz, można to też tak rozumieć, odpowiedzialność, że okej, jestem odpowiedzialny, wiem za kogo mogę brać odpowiedzialność i to są głównie moi, tak? Mam swoją rodzinę, mam swoją kulturę, mam swój język, więc jestem za to odpowiedzialny, ale ty o patriotyzmie mówisz troszkę inaczej, że to jest też to wychylenie na innych, prawda? Czy otwartość wobec całego sąsiedztwa, można za to brać odpowiedzialność? Wydaje mi się, że nawet powinniśmy brać odpowiedzialność, w szczególności jeśli naszych sąsiadów już nie ma, tak jak na przykład z Żydami w Sejnach,
i odpowiedzialnością za wspólne dziedzictwo jest właśnie dbanie o ich kulturę, dziedzictwo, bo jednak żydowskie tradycje, przesłania bardzo mocno wbiły się w naszą kulturę Polski, pogranicza. Wielu poetów przecież polskich ma korzenie żydowskie, ale pisze po polsku, albo pisze po hebrajsku czy widysz, ale o Polsce. Więc jeśli są sąsiedzi, o wszystkich, ale trzeba dbać o każdego sąsiada według mnie, ale jeśli są sąsiedzi, którzy sami nie mogą zabrać głosu i sami nie mogą się o siebie zatroszczyć, to w szczególności musimy być odpowiedzialni też za ich dziedzictwo kulturowe, które jednak jest też naszym. No właśnie to słowo nasze, bo ono się właśnie wiąże silnie z patriotyzmem. W tej takiej wąskiej formie patriotyzmu, od której się odcinasz, rozumie się to tak, no, że właśnie walczymy o to, bronimy tego, co nasze. Polskie, katolickie, litewskie, żydowskie, bo jest nasze. A czy synagoga może być nasza? Wydaje mi się, że może nawet, bo tutaj trzeba zrozumieć nasze jako wspólne, czyli że nasza jest synagoga w takim sensie, że my, przechodząc przez miasto, zawsze ją widzimy. Możemy do niej teraz zachodzić, kiedyś wcześniej, na przykład przed wojną, przechodząc obok, można było słyszeć modlitwy, więc zawsze ona będzie nasza, synagoga na przykład dla nas, bo ona, my ją widzimy, my z nią cały czas obok niej na przykład przechodzimy, więc ona jest wpisana w naszą pamięć, w nasze wspomnienie, na przykład miejsca, jeśli wyjedziemy i sobie przypominamy sejny, to tam gdzieś musi przejść w końcu ta synagoga w wspomnieniach. Więc to powoduje, że ona jest wspólna, czyli nasza. No ale to, tak jak teraz powiedziałeś, to jest dosyć łatwo powiedzieć nasza. Wiesz, jakby byli tutaj z nami członkowie tej wspólnoty, wiesz, albo ich potomkowie, to mogliby powiedzieć, że to troszkę za mało, żeby sobie tak uzurpować słowo nasze, bo być może teraz wchodzę jakby w sytuację takiej osoby, nie wszystko otwarcie mówicie o tym, jak było dawniej w przeszłości z nami, bo być może są jakieś ukryte sprawy, których boimy się poruszyć, może są jakieś tematy tabu i tak dalej, że traktujecie to bardzo zewnętrznie mówiąc nasze, prawda, że jeszcze, no, nasza jest, widzimy tylko skorupę synagogi, tak? Tutaj. Ona, tak jak mówisz, mijamy ją, wiemy, że jest częścią naszego krajobrazu, pejzażu, ale czy to nie jest za mało? Znaczy, żeby powiedzieć nasze. To jest też prawda, że może, żeby powiedzieć taka nasza, jak na przykład dla Żydów jest nasza, to jest za mało, że jest częścią krajobrazu, ale jeśli się bardziej zainteresujemy kulturą, wpływem na właśnie na to miejsce, tego jak to wyglądało kiedyś, te współistnienie. Chociaż one kiedyś to było jeszcze też trudniej z powiedzeniem może nasza, bo wszyscy niby żyli obok siebie, ale zamknięci, że mijali siebie, ale często ze sobą nie rozmawiali. Mieli swoje miejsca spotkań, które były oddzielone przez język, przez kulturę. I wtedy ciężej było powiedzieć nasza niż teraz, bo teraz możemy coś poczytać, dowiedzieć się, zainteresować bardziej kulturą. Jeśli właśnie się zainteresujemy, jak na przykład to wyglądało u naszych dawnych sąsiadów Żydów, jak to wpływało na miasto, że przecież przed wojną i Polacy, i Litwini musieli znać też między innymi trochę kalendarza żydowskiego, żeby wiedzieć, kiedy w sejnach w sklepy będą zamknięte. I tak, więc to wszystko miało na siebie wpływ. I jeśli się bardziej zainteresujemy też tym dziedzictwem utraconym, historią naszych dawnych sąsiadów, to wtedy można chyba powiedzieć już, że to jest na pewno po części nasza. Będę drążył dalej. Zaczynasz się interesować przeszłością, tą kulturą jeszcze nieznaną ci wcześniej. Zaczynasz czytać książki, może rozmawiać z ludźmi, przyjeżdżają świadkowie dawnych wydarzeń. Ale oni ci zaczynają mówić czy odkrywać nie tylko miłe prawdy o tych fajnie otworzonych sklepach i wspólnym handlu czy współżyciu, ale zaczynają ci opowiadać o krzywdach, które doznali od strony sąsiadów, o swoich tragediach, o tym, że zostali opuszczeni, że byli sami.
w którymś... I co ty wtedy robisz? Co możemy robić w takiej sytuacji? Bo to, wiesz, odkrywanie przeszłości ma w sobie to ryzyko, że odkryjemy tam niekoniecznie tylko te jasne strony, prawda? Bo te smutne właśnie historie często są albo za bardzo rozpamiętywane, albo wcale. Wydaje mi się, że je właśnie mocno trzeba pamiętać, ale nie można skupiać się na nich głównie, bo głównie powinniśmy się skupiać na szczęśliwych wątkach współistnienia, ale pamiętając te złe po to, żeby ich nigdy więcej nie powtórzyć. Bo tutaj zawsze właśnie z pograniczem i z takim pamiętaniem kojarzą mi się słowa Muchibiego, poety z Imperium Osmańskiego, który powiedział: w naszej mowie prawdę wycinają jak róże. Dlatego ja zawsze mówię, że nie możemy tam wycinać sobie pojedynczych różyczek z całego krzewu, bo wtedy ten krzew będzie jakiś ogołocony i biedny, ale trzeba patrzeć na całość i piękna, i zła, i na suche róże w krzewie, i na piękne. One jednak tworzą dobro, ale nie możemy się skupiać jakby tylko na tych złych stronach, więc musimy pamiętać, przepraszać za błędy stare, bo to jest bardzo ważne, żeby przeprosić i cały czas robić wszystko, żeby nigdy więcej do takich strasznych rzeczy nie dochodziło. To ważne, co powiedziałeś o tym wycinaniu róż właśnie, czyli układaniu sobie takiego dobrego obrazu, który daje nam komfort, prawda? W tym sensie, że dobrze się z nim czujemy, ale wcale nie musi odpowiadać tej prawdzie, którą znają nasi sąsiedzi, i wtedy ten dyskomfort się pojawia, prawda? I wtedy oni mogą słusznie pytać, dlaczego tak łatwo mówisz nasze. Często w takich sytuacjach, to weźmy na przykład dzisiejszą sytuację między Ukraińcami a Rosjanami. Łatwo zauważysz, że nawet ci tak zwani dobrzy Rosjanie, którzy by chcieli powiedzieć wszystko dobre o tym, jak fajnie było, czy jak między Ukraińcami a Rosjanami, nie będą mieli wiarygodności do momentu, kiedy nie przyznają do tego, co złego robili sąsiadom, prawda? To dopiero jakoś otwiera relacje, czy bliższe, czy taką wiarygodność w tym obcowaniu. Bo wracam do patriotyzmu, wiesz, bo wydaje mi się, że jest takie niebezpieczeństwo w rozumieniu patriotyzmu, że on się tak składa z takich właśnie róż ułożonych, które by nam się podobały jako miłość do ojczyzny, prawda? Do tego wspólnego, i wtedy jest taka tendencja do tego, żeby eliminować, tak mówiłeś, wycinać te rzeczy bardziej negatywne. I tak się nad tym zastanawiam, bo na pewno masz rację, to jest też ważne, że mówisz o tym, że to powinno być oparte na czymś bardzo pozytywnym, radosnym. I podoba mi się, że jakby patriotyzm kojarzysz z radością i szczęściem, ale co robić z tą całą sferą cienia, trudnych spraw, wyborów. Jak sobie jako patriota z tym poradzić? Skoro patriota właśnie by chciał celebrować dobro, celebrować święto, a tutaj mu ktoś tam podszeptuje, ale to różnie było, prawda? A tutaj mu ktoś podszeptuje, że ja pamiętam to inaczej, albo mam jakąś traumę. Co z tym zrobić? Jak w takim razie ten patriotyzm może być wiarygodny? To mi się wydaje, że właśnie jak są na przykład momenty i dni, w których są obchodzone święta smutne często, albo może nawet nie obchodzone, ale właśnie przemilczane, powinniśmy poddać się takiej autorefleksji, że co się stało, dlaczego tak się stało, skąd wzięła się ta złość, nienawiść, przykre sytuacje, zastanowić się mocno nad tym i oddać takiej właśnie tej autorefleksji i przeprosić w głębi duszy, albo jawnie przed ludźmi, jeśli można, jeśli się da, za błędy przeszłości, błędy przodków, i nigdy ich więcej właśnie przez to nie popełniać, i takie dni smutne starać się spędzić na jakichś wesołych rzeczach, ale cały czas z pamięcią. Tak w tamtym roku, w sierpniu, sejmik literacki polsko-litewski odbył się w dniach, w których odbyło się powstanie sejneńskie. Było to wydarzenie smutne, bo to był jeden z większych konfliktów polsko-litewskich. Bardzo mi się spodobało, że my zamiast
rozdrabywać rany, rozpamiętywać, co się stało, kto zawinił bardziej, to że można w sierpniu się wybrać na właśnie spotkania z poetami i autorami z Polski, z Litwy i bardziej się skupić na tych dobrych, wspólnych rzeczach niż na tych złych. Ale nie można, zawsze trzeba pamiętać, że nie można siebie pozbawić tej autorefleksji i zawsze trzeba mieć na uwadze, że były chwile złe, bo zastanowić się właśnie, skąd one wyszły, dlaczego się tak stało i robić wszystko, żeby nigdy więcej tego nikt nie popełnił. Nie można być też obojętnym na krzywdy, na zło, bo to jest najgorsza chyba według mnie postawa, obojętność, jeśli się nie zwraca uwagi na krzywdy, bo mnie to nie dotyczy, bo to przecież co ja mam na przykład do tego, a właśnie uważam, że się mamy wiele do tego, jeśli widzimy złość i jesteśmy na nią obojętni, bo jeśli my jesteśmy na kogoś obojętni, to ktoś może w końcu być obojętny na nas, więc to, tak chyba mi się wydaje, mogę odpowiedzieć na... Jesteś człowiekiem młodym. Mógłbyś powiedzieć wobec teraz tej całej sfery cienia, trudnych za przeszłych spraw, że to ciebie nie dotyczy. Nie brałeś w tym udziału. Nie żyłeś podczas wojny, nie doświadczyłeś Holokaustu, nie doświadczyłeś różnych innych strasznych rzeczy z przeszłości. Czy czujesz się za to współodpowiedzialny? Czy to w ogóle ciebie dotyczy? Czy możesz powiedzieć, ale to nie moja sprawa. Ja już żyję w innym świecie. Jak to jest? To według mnie to nas dotyczy, dlatego że jeśli czujemy na przykład dumę ze wspaniałego dziedzictwa albo z literatury, na przykład Mickiewicza i uważamy, że tak, to jest nasze, to było przecież dawno, więc jeśli powiemy sobie, że złe sytuacje były dawno i one nas nie dotyczą, to równie dobrze możemy powiedzieć, że poezja Mickiewicza, nie wiem, jakieś wielkie obrazy to nie są nasze, bo to my wtedy nie żyliśmy. To jest jakiś ślad tam minionych dziejów, ale to nas nie dotyczy. I właśnie jeśli mówimy, że złe sytuacje nas nie dotyczą, to musimy powiedzieć, że dobre też nie. Więc jeśli akceptujemy te dobre sytuacje, jesteśmy dumni ze wspaniałego dziedzictwa, musimy brać odpowiedzialność, móc przeprosić za krzywdy przodków, bo nawet jeśli, znaczy inaczej, bo nie wiemy, co byśmy tak naprawdę zrobili na ich miejscu i czy na pewno dalibyśmy radę oprzeć się pokusie złości, złym zachowaniom i jakbyśmy się naprawdę zachowali, więc uważam, że powinniśmy czuć się współodpowiedzialni za błędy przeszłości. Czyli jesteś za takim głębszym, ale trudniejszym podejściem do tych spraw związanych z patriotyzmem. Idę jeszcze dalej w stronę trudnych spraw, bo w takiej wizji otwartego patriotyzmu, o której tutaj mówimy, o której piszesz tutaj, na przykład piszesz w którymś momencie w swojej pracy, że ty jesteś tym pokoleniem, które nie musi brać broni do ręki. Wychowałeś się, wychowujecie się w świecie pokoju, w Polsce nie ma wojny, nie trzeba brać broni do ręki. Ale gdyby przyszło, co do czego, kiedyś mnie osobiście też tak samo się wydawała odległa perspektywa. Wydawało mi się, że ja już jestem z tego pokolenia, które nie doświadczy wojny, a nagle wybuchła wojna w byłej Jugosławii, której stałem się jakoś częścią i uczestnikiem, a teraz pod samą naszą granicę podchodzi wojna Rosji z Ukrainą i nie wiadomo, czy ona się dalej nie rozprzestrzeni. I nie wiadomo, czy nie dojdzie do takiej sytuacji, że będziesz musiał wziąć broń do ręki. I wtedy ta sytuacja bycia patriotą może się zmienić. Może stanąć wobec tego wyzwania, że będziesz musiał bronić trochę węższej orientacji patriotycznej, swojego języka, swojej narodowości, bo ktoś będzie ją kwestionował. Ktoś będzie chciał ci powiedzieć, że nie ma prawdziwych Ukraińców. Tak jak mówi Putin do Ukraińców, tak? Że wy jesteście, że to jest wymyślone wszystko sztucznie. W związku z tym dzisiaj patriotyzm na Ukrainę, który się rodzi i który właściwie jedyny potrafił stawić opór Putinowi, to jest ten patriotyzm, który jest mocno zakorzeniony w walce o swoją narodowość,
o swój język. Jak o tym myślisz? Czy czasem myślisz, że może cię taka sytuacja dopaść? No, znaczy, trochę się nawet czasami boję, bo jakbym mały, to w szczególności się bałem, że wybuchnie kiedyś u nas wojna po zamieszkach na Krymie w 2014 roku, miałem 8 lat wtedy, to bałem się, że to kiedyś przyjdzie do nas. I szczerze mówiąc, nie wiem, co bym zrobił, jakby coś takiego przyszło, bo nie wiem, na ile miałbym siłę walczyć za ojczyznę, naród tak fizycznie. I nie wiem, jak do tego teraz podeszłoby młodzież, bo my jesteśmy jednak pokoleniem, który wojny raczej nie chce. Więc staramy się robić chyba wszystko, żeby nie musieć walczyć właśnie z bronią w ręku. Dlatego twierdzę, że jeśli nie chcemy sami stawać do broni, nie chcemy poświęcać własnego życia, iść z karabinem na granicę, to musimy wspierać na przykład właśnie taką Ukrainę, która póki się trzyma, póki jest, daje nam też gwarant bezpieczeństwa i właśnie nie możemy mówić, że to nie nasza wojna, bo ona nie jest fizycznie nasza, wiadomo, bo nas nikt nie atakuje, na nas bomby nie spadają, ale musimy też pokazać właśnie taką współodpowiedzialność za to, że skoro ich może, to nas też. Więc jeśli nie chcemy stawać do broni w ręku, z ręką, do walki z bronią w ręku i nie chcemy sprawdzać naszego patriotyzmu fizycznie, czy jesteśmy patriotami, jeśli chodzi o walkę fizyczną, musimy robić wszystko, żeby właśnie do tej wojny u nas nie doszło. Ale nawet jak dojdzie, ważne jest, mi się wydaje, też oprócz właśnie walki z bronią, walka na przykład słowem. Tak jak tutaj powstały tomiki poetyckie w obliczu wojny w Ukrainie i ukraińscy poeci mogli się wypowiedzieć, dać dowód swojej kultury, swojej tożsamości, pokazać z perspektywy jednostkowej, co tam się dzieje, to też jest jednak walka i to bardzo ważna, bo w naszym przebodźcowanym informacjami świecie patrzymy na wszystko tak wręcz obojętnie, bo niby dochodzą do nas informacje, że tam tyle tysięcy ludzi zginęło, albo tutaj ktoś tyle osób utonęło, ale to jakoś tak średnio nas rusza. Ale jeśli spojrzymy, tak jak właśnie w tych tomikach poetyckich można spojrzeć z perspektywy jednostkowej, jak ktoś prywatnie przeżywa, jak ktoś naprawdę coś traci i to nie jest tylko jakaś ogólna rzucona informacja w tym świecie informacji, gdzie ich jest naprawdę dużo, wszędzie, zawsze coś się dzieje, to jest naprawdę chyba bardzo ważna walka, pokazanie takiej perspektywy jednostkowej, prywatnej, że coś się nam dzieje i zobaczcie, że to nie są jakieś tylko wyimaginowane informacje z góry, ale że to są przecież informacje prawdziwe, które dotykają prawdziwego człowieka, takiego jak my w naszym nie wiem, wieku, młodszy, starszy, ale może jak nie w naszym wieku, to w wieku rodziców albo w wieku, nie wiem. I po prostu dlatego mi się wydaje, że walka z bronią jest bardzo ważna, ale nie mniej ważna jest walka właśnie słowem i pokazywanie światu, że my tu jesteśmy. Bo żeby właśnie nie tacy poeci, to ja bym osobiście nie dowiedziałbym się tyle o przeżywaniu, o tym, jak to wygląda, żeby nie Ukraińcy, których spotkałem, żeby nie te tomiki poetyckie. To, żeby nie to, to dla mnie ta wojna pewnie też byłaby bardziej taka ogólna, taka tylko jako rzucona gdzieś informacja. A jest też, bo to wszystko bardzo ciekawe, co mówisz, a chcę jeszcze kolejnych jakby obszarów patriotyzmu dotknąć i zagrożeń, które się z nim wiążą, bo ten problem z patriotyzmem, czy takiego wąższego, bardziej ograniczonego rozumienia jego, bierze się często z tego, i piszesz o tym w swojej pracy też, po prostu z lęku przed innymi, że stajemy się takimi wąskimi patriotami, dlatego, że czujemy się zagrożeni wobec mostu, otwartego mostu, prawda, po którym może przejść i przyjaciel, ale może przejść też wróg do naszego domu i że coś w związku z tym może nam zagrażać, coś zostać nam odebrane, nasza kultura może zostać zagrożona, nasze bezpieczeństwo. Wydaje się, że ten wąski patriotyzm, wiesz, broni
takiej sytuacji intymności rodzinnej, że chcielibyśmy się poczuć bezpiecznie ze swoimi w swoim domu i żeby żaden obcy nie zagrażał nam swoim najściem, prawda? I jak byś na taki lęk odpowiedział jako ten patriota otwarty? Znaczy, bo taki lęk to jest, mi się wydaje, też zrozumiały jednak, bo przez wiele lat, wiele set lat Polska była, Polska, Polacy, Litwini byli, Ukraińcy byli, Białorusini pod takim naciskiem, że ktoś do nas przychodzi, na przykład taka właśnie Rosja czy Prusy, tak jak to było te 100 ponad lat temu, więc no tam parę set lat temu, to my przez to mamy takie wrodzone z pokolenia na pokolenie taki strach, że ktoś zaraz może przyjść, powiedzieć nam, że wy nie możecie mieć swojej kultury, że my tutaj jesteśmy ważniejsi i przez to my się możemy, przez to my się często też boimy, że ktoś do nas tu przyjdzie, jakiś właśnie obcy i będzie chciał nam narzucić swoją kulturę, zmienić nasz, nie wiem, nasz język, naszą religię albo kulturę i co można z tym robić, jeśli ktoś się tego boi. To mi się wydaje, że najlepiej jest właśnie pokazać, jak to było na przykład kiedyś, albo jak to wygląda w takich miejscach jak u nas na pograniczach różnych, że wiele narodowości, tak jak u nas od tego XV wieku, żyją razem, ale zarówno jakby każda narodowość do tej pory istnieje, która, no, która nie została jakoś siłą przez na przykład najeźdźcę nazistowskiego wymordowana, ale że to się da zachować nawet wspólnie, a mi się wydaje, że nawet w wielokulturowym społeczeństwie lepiej można zachować swoją kulturę niż w takim jednolitym, bo jeśli jesteśmy w takim społeczeństwie, gdzie nie czujemy się zagrożeni właśnie, że jakaś inna kultura jest, to my nie chcemy, to my się nawet nią często nie interesujemy. A gdy tu na przykład gdzieś jedziemy albo kogoś spotykamy i ktoś nas gdzieś na przykład za granicą pyta o coś z naszej kultury, to my się wtedy czujemy, jak wiemy, to się bardzo cieszymy, że możemy pokazać, a jak nie wiemy, no to źle, więc tak trochę czasami wstyd, ale dlatego, że jeśli ktoś, no właśnie nawet teraz, jak przyjeżdżają Ukraińcy do nas, to często dużo osób rozmawia i pokazuje, jak się u nas żyje, jaką mamy kulturę, co tu można robić. I to właśnie, i tak się zastanówmy czasami, czy my właśnie bez tego w ogóle się zastanowili nad tym, nad naszą kulturą jakoś głębiej, nad tym, co nas tworzy, co buduje naród, państwo. Więc po prostu trzeba dla osób takich, które się boją inności, pokazać, że ona była, jest, będzie i że przez tyle lat, przez tyle wieków cały czas istniejemy i to nawet wcale nie źle, mimo iż inne kultury zawsze z nami były. No dobrze, ale ten patriotyzm rozumiem. Ukraińcy, Litwini, chrześcijanie są bliscy, sąsiedzi od stuleci. Możemy ten rodzaj otwartego patriotyzmu czy takiej solidarności niezwykłej, którą Ukraińcy doświadczają teraz w Polsce, przyjąć. No ale jest ta granica z Białorusią. Ludzie z Syrii, Iraku, Trzeciego Świata, inny kolor skóry, inna kultura, inna religia, nowa fala emigracji, lęk, że to jest zupełnie nam obce, że powinniśmy się wobec tego bronić. Zbudowaliśmy mur na swojej wschodniej granicy z Białorusią. Co o tym myślisz? Jak się wobec tego ma? Czy też ten twój patriotyzm powinien objąć tych, którzy przekraczają białoruską granicę? Mi się wydaje, że jeśli już mówimy o otwartym patriotyzmie, to musi, powinien obejmować. Ale i też rozumiem, znaczy rozumiem i trzeba może zrozumieć też ten strach przed aż tak inną kulturą, religią, przed, bo jednak teraz w tym świecie, zawsze jednak w naszym współczesnym świecie przybijają się informacje złe, negatywne o tym, że był jakiś zamach, o tym, że ktoś kogoś zamordował albo coś zrobił złego, więc możemy się z tego powodu bać, to jest zrozumiałe. Ale też nie wydaje mi się, że możemy sobie pozwolić na takie
właśnie wszystkich wrzucanie do jednego takiego worka i mówienie, że wszyscy musicie tam stać na tej granicy, bo przecież każdy z was może być zły. Ale mi się wydaje, że tutaj można byłoby jakoś, nie wiem, spróbować jakoś, nie, nawet nie wiem jak to zrobić, ale żeby postarać się przyjąć, sprawdzać i może po prostu, nie wiem jak to nawet nazwać, bo to jest bardzo jednak ciężkie i spróbować jakby jednak przełamać ten strach, dać tym ludziom jakąś gościnność, opiekę, ale też przygotować się na jakieś smutne sytuacje, w razie czego reagować, ale jednak nie można chyba tak wszystkiego zrzucić, że tu za tą granicą wszyscy są źli, a poza nią wszyscy są dobrzy, bo tak nie jest i wiele krzywd, wypadków robią nam osoby bliskie, osoby z jednej grupy narodowościowej, religijnej, więc tak w zasadzie, jeśli byśmy tak patrzyli, to każdy by się mógł ogrodzić murem w swoim domu, kupić jakiegoś wielkiego psa i tam siedzieć, więc, ale jednak tutaj, to jest jednak ciężkie, ale mi się wydaje, że jednak powinniśmy, jeśli mówimy o otwartości, to musimy się jednak otworzyć na całość, bo nie można, bo jak to się mówi, jak to ja mówię czasami, jak ktoś coś mówi, że tak, 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 ale jak już powie ale, to już znaczy, że nie ma co dalej słuchać. Więc jeśli chcemy być otwarci, to musimy być otwarci całkowicie i też przygotować się jednak na to, że otwartość nie zawsze da nam coś, nie zawsze przyniesie nam pozytyw, bo jednak często przynosi nam dużo negatywnych rzeczy, ale to właśnie tak jak w tym świecie, jeśli byśmy kultywowali tylko informację dobrą, to byśmy mieli cały świat przesączony dobrem, a że my w tych czasach tylko zło często piętnujemy, to mamy cały czas zło, więc tutaj trzeba wybrać, przygotować się na zło, ale wierzyć w to, że może czekać nas wiele dobrego. Mhm. Czyli idziemy na całość. I wydaje mi się, że jeśli już naprawdę mówimy o otwartości i gościnności, to nie możemy sobie powiedzieć, że jestem gościnny dla tego, 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 a dlatego już nie, bo wtedy my nie jesteśmy gościnni. Po prostu przyjmujemy kogoś, kogo bardziej znamy, kogo lubimy i na tym się kończy. To tak jak właśnie z gościnnością, że jesteśmy gościnni dla przyjaciół, dla rodziny, przyjaciół zaprosimy do domu, gości tak samo. To jest zrozumiałe, że przyjaciół, rodzinę przyjmujemy szybciej do domu niż kogoś z ulicy obcego, ale jeśli jesteśmy gościnni, to też musimy się zastanowić, czy jeśli przyjdzie jakiś taki właśnie ten pielgrzym do tego pustego talerza, na przykład przy naszym stole wigilijnym, to trzeba się zastanowić, czy my na pewno byśmy go wpuścili. I też jeśli wpuszczamy do domu, to musimy wiedzieć i rozumieć, że może się stać coś złego, ale nie możemy przecież tylko przez taki pryzmat patrzeć. I tutaj ważne jest też to chyba, co w pracy właśnie poruszyłem, że taka odpowiedzialność gościa względem gospodarza, którą też powinniśmy pokazywać, będąc w gościach cały czas, że dobrze, gospodarz ma jakieś zobowiązania, ale my goście też przecież mamy. Tak tutaj właśnie też Hannę Osadko przywołuje przed wstęp do tomiku. Tak, naszą ukraińską poetkę. Mhm. No ale ruszyłeś problem gościnności, co mi się wydaje ważnym kolejnym aspektem patriotyzmu. I rzeczywiście, my cały czas podkreślamy polską gościnność, czy naszą tradycję gościnności, ale zdaje się, zrobiliśmy z tego znowuż coś znacznie węższego niż w dawnej Rzeczpospolitej to było. To znaczy tą gościnność coraz częściej ograniczamy do swoich, rodziny, prawda, tak jak mówisz. Natomiast w dawnej tradycji ten gość był radykalnie inny, już nie mówiąc o Ewangelii, prawda, i tym rozumieniu gościnności. Tego, którego uczniowie Chrystusa nie rozpoznali, prawda, jako Chrystusa. Jego obecność, on był po prostu radykalnie inny od tego, jak żyliśmy w jakim świecie i tak dalej, że wtedy dopiero gościnność nabiera sensu tak naprawdę, staje się realna. Ta gościnność dla swoich nie jest tak naprawdę gościnnością, ona jest tylko rodzajem kultury obcowania i tak dalej. Więc to jest duże wyzwanie, niebezpieczne, jak mówisz, za którym mogą pójść różne niebezpieczeństwa. No ale ci radykalni patrioci by ci powiedzieli, że jesteś idealistą, że to jest bardzo groźne, co mówisz.
teraz, takie totalne otwarcie, że to doprowadzi do sytuacji, w której nie będziemy mogli zapanować w swoim domu. Że przyjęcie, że na przykład miarkują, mówią o pewnych liczbach konkretnych. Bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś o ale. Jeżeli człowiek zaczyna mówić ale, to już sprawa się kończy. Ja zawsze pamiętam taki zwrot, nie jestem antysemitą, ale... Ja już wiem, co za tym się kryje, jak nie jestem, więc to ale jest bardzo niebezpieczne i rozumiem bardzo to, że je odsuwasz, to znaczy przy prawdziwej gościnności, przy patriotyzmie nie powinno być ale, tak? Ono się jakby kłóci wewnętrznie z samym rozumieniem prawdy, ale to jest strasznie trudne. Ja sam nie wiem, szczerze mówiąc, na ile ja bym dał radę tak przyjąć kogoś zupełnie innej kultury, religii do domu. Nie wiem, czym temu podołał, bo nie znalazłem się jednak w takiej sytuacji. I wydaje mi się, że tak, no, co ja mogę powiedzieć? Staram się przynajmniej psychicznie nastawiać na to, że tak powinienem zrobić. Przyjąć mimo ryzyka. Jednak nie wiem, czy bym na pewno tak zrobił, więc to jest naprawdę radykalne i ciężkie, ale zawsze z gościnnością mam dosyć smutną historię rodzinną, która mi pokazuje taką właśnie radykalną gościnność. Tata mojej babci uczył swoje dzieci wszystkie gościnności, że tak jak Jezus mówił, trzeba przyjąć do domu, w dom przyjąć i nakarmić. I brat mojej babci miał wtedy bodajże 11 lat, przyjął i nakarmił człowieka parę razy. Okazało się, że to był polski partyzan, który się podczas wojny chował w lasach. I ktoś doniósł brata mojej babci do żołnierzy niemieckich. Oni przyszli i chcieli po prostu wyciągnąć konsekwencje, więc mój pradziadek powiedział, że jego syn jest za mały, ja pójdę. Więc go wywieźli do obozu, do Auschwitz, zagazowali, spalili, ale cały czas on nie żałował, on dobrze wiedział, że tak właśnie powinno być, że jestem gościnny i trudno zapłacił za to życiem, że nauczył dziecko gościnności, ale cały czas i właśnie ja bym mógł teraz powiedzieć, że to było głupie, że przecież przez to stracił życie, przez to jego dzieci żyły w biedzie, bo nie miał kto na dom zapracować, była piątka dzieci w domu i to niby wydaje się głupie, ale jednak to cały czas, to dla mnie pokazało, że da się być naprawdę gościnnym, można na tym wiele bardzo stracić, ale jednak chyba powinniśmy być gościnni, żeby ktoś też dla nas kiedyś był gościnny, bo jeśli my nie będziemy, to jak my kogoś do domu nie przyjmiemy, to jaką mamy mieć niby pewność, że ktoś nas przyjmie? To, co mówisz teraz, szalenie ważne wydaje mi się. Ja mam też takie doświadczenie, wiesz, z ludźmi takimi jak twój pradziadek, którzy doświadczyli najgorszego. Na przykład są ocaleni z Holokaustu, przeżyli wojny straszne, tak jak Miłosz, prawda? Czy doświadczyli takiego prostego doświadczenia, jak ten student Miłosz na tej granicy francuskiej? Przecież on mógł wyprowadzić z tego wniosek taki, że to ja też tak będę, że pojadę do siebie, stawię taki sam napis na swoim moście, na granicy Polski i powiem Francuzom i tak dalej, wstęp wzbroniony, prawda? Że ludzie mogą tak reagować, otrzymują trudne doświadczenie, bolesne z życia i zaczynają postępować tak samo, prawda? Natomiast ty mówisz o jakimś niezwykłym przełamaniu i to jest, to znaczy, że mimo, że tego, a może właśnie dlatego, że tego doświadczyłem, uważam, że gościnność jest najważniejszą wartością, czy ten tak rozumiany patriotyzm. Wszystkiego, co się ja nauczyłem o takim otwartym patriotyzmie, nauczyłem się od ludzi, którzy przeżyli najgorsze i mieli wszelkie powody do tego, żeby nie lubić żadnych mostów, bo po tych mostach przeszli do nich najgorsi wrogowie. Ale właśnie ci ludzie z tego doświadczenia, pamiętasz może Irenę Weissaitę, na przykład naszego człowieka pogranicza, która w synagodze tutaj przez nas została nagrodzona, ona przeszła najgorsze przez II wojnę światową i tak dalej, ale stała się najbardziej otwartą, tolerancyjną osobą, właśnie mając takie doświadczenie. Ale z drugiej strony
I to też wydaje mi się ważne, co mówisz, że mogą być ludzie, którzy inaczej postąpią w takiej sytuacji, że trzeba ich zrozumieć, że nie można ich piętnować za to, że będą bali się na przykład, prawda, czy będą te drzwi do swojego domu bardziej zamykali i tak dalej, bo są to często naturalne sytuacje. Ja byłem często w takich sytuacjach w czasie wojny, kiedy spotykałem ludzi, na przykład w Kosowie, podczas wojny Albańczyków i Serbów, w którym ja, człowiek budowania mostów, deklarowałem, że powinni się rozdzielić, że świat powinien, Unia Europejska powinna im pozwolić żyć osobno i nie pchać ich razem na siłę do tego, żeby żyli w jednym państwie razem i tak dalej, bo jedyna szansa, że oni w przyszłości odbudują ten most, jest taka, że nie zrobią tego na siłę, prawda, że nie będzie to na nich wymuszone i że się jakby doceni, czy zrozumie ich lęk, prawda, czy ich uprzedzenie. Więc to, o czym mówisz, o takim zrozumieniu tej słabości czy niemożności, jest ważne, bo gdybyśmy tylko zostali na takim poziomie idealizmu, prawda, że to jest wszystko i że wszyscy tak powinni postąpić, przecież wiemy, że tak nie będzie, że tak życie się nigdy nie ułoży. Tak jak mówisz, że z drugiej strony, że zawsze będziemy mieli innych w okolicy i we swojej wspólnocie, czyli zawsze będziemy współżyli z innymi, tak zawsze będą ludzie, którzy będą się bardziej bali, którzy będą bardziej chcieli być osobno w swoim mniejszym świecie, domu, niż razem. I wtedy, jeżeli tak w takim kontekście umieścimy patriotyzm, wracam do twojej opowieści o patriotyzmie, to czy on nie powinien też być otwarty na tych, którzy sobie z tym otwartym patriotyzmem nie dają rady? Czyli się wydaje, że powinniśmy akceptować właśnie to, że wiele osób sobie nie radzi z otwartością przez trudne doświadczenia, ale obejmować takie osoby szczególną opieką naszą, żeby im pokazać, że to jest przecież dobre, ale też pokazać, że to jest dobre. My twierdzimy, że otwartość jest dobra, ale zupełnie rozumiemy, szanujemy i współczujemy wam, że mieliście takie, a nie inne doświadczenia, więc musimy zaakceptować właśnie ten strach przed innością, przed otwartością ludzi, którzy doświadczyli zamknięcia, doświadczyli przemocy jakiejś wynikającej może z inności, ale objąć ich i wtedy powinniśmy ich objąć szczególną opieką, właśnie nie piętnować, ale objąć szczególną opieką i pokazać, że przecież tak nie jest, tak nie musi być i możemy coś z tym zrobić. Możemy tą inność przekształcić w coś zupełnie dobrego. Czy w tej całej refleksji, jaką masz o patriotyzmie, postawie gościnności, odpowiedzialności, masz jakieś obawy, lęki, że czegoś nie wiesz, że o coś byś chciał zapytać, czegoś jesteś niepewny, czy to w tobie jest, wiesz, jako taka ugruntowana silnie postawa, czy masz swoje wątpliwości wobec tego, o czym tutaj mówimy, może masz jakieś pytania, które nie dają ci spokoju, na które jeszcze nie masz odpowiedzi? Znaczy, mi się wydaje, że, znaczy wydaje mi się, ja cały czas przy tej pracy zastanawiałem się, czy to, co napiszę, czy na pewno ja bym tak postąpił, czy na pewno bym tak zrobił, czy bym dał radę być tym patriotą, jakiego opisuję. I to był mój największy lęk do tej pory jest, że ja właśnie nie wiem, na ile ja bym był w stanie kogoś tak przyjąć w dom, dać mu gościnę, objąć opieką. I po prostu zostaje mi chyba tylko staranie się i czekanie na próbę. A co jeszcze mnie tutaj, że tak powiem, właśnie, nie wiem, może jak to męczyło trochę, że zastanawiałem się właśnie, co zrobić, żeby wszyscy, albo przynajmniej duża część, czuła, że będąc gościem, mamy takie wielkie zadanie względem gospodarza, które chyba jest nawet, to jest równie ważne jak właśnie zadanie tego gospodarza, że co my jako goście możemy robić,
jak powinniśmy robić, żeby pokazać gospodarzowi, że przecież to jest takie piękne, że ty możesz kogoś gościć, że to nie jest wcale złe i że wszyscy powinniśmy jakby być gościnni. I tego też się właśnie trochę bałem, jak to zrobić, żeby zarówno gospodarze się poczuli odpowiedzialność, jak i goście poczuli odpowiedzialność za tą gościnę. Ale czy to nie jest czasem tak, Patryku, w tej sytuacji bycia w gościnie, nasza obecność wobec natury, czy wobec środowiska naturalnego, czy nie powinniśmy przenieść tej perspektywy, takiego patriotyzmu, o którym teraz mówimy, bo my właściwie w tej naszej wspaniałej naturze wokół, żywiole, Suwalszczyzny, Sejneńszczyzny, jezior, lasów, puszcz i tak dalej, w jakimś sensie jesteśmy gośćmi, nie? Czy jesteśmy, czy jak o tym myślisz? Czy nie ma coś w tym myśleniu o patriotyzmie twoim ekologicznego? Znaczy, wydaje mi się, że tu jest pewien problem, po pierwsze, że czy uznajemy siebie za część natury, czy właśnie tak jak często nie. I chociaż nawet jakbyśmy się nie uznali, to według mnie powinniśmy o nią właśnie dbać, bo jako goście w naturze musimy pokazać gospodarzowi, czyli naturze, tym jeziorom, drzewom, że my je szanujemy, że przecież nie będziemy wrzucać, nie wiem, materaca do wody, tak jak u mnie w jeziorze w Białogórach ktoś wrzucił. Nie będziemy wyrzucać tam torebek na pole, tylko że musimy pokazać, że my jesteśmy gośćmi, szanujemy naturę, pielęgnujemy ją i postarać się z nią jakby współistnieć. Wiadomo, że jest nas tyle już, że może ciężko jest tak bez żadnych zgrzytów współistnieć z naturą, ale się wydaje, że się da, bo trzeba tylko starać się, żeby ona nie była właśnie tak, jak teraz się w dużych miastach często robi, że betonujemy cały rynek, stawiamy doniczkę i w doniczce drzewo. To jest takie, no, że my mówimy, dobra, my tutaj pozwalamy naturze, ale to wtedy natura staje się gościem, bo jest w doniczce i nie ma nigdzie dostępu. Ale przecież możemy mieć, tak jak kiedyś to było właśnie więcej, że na przykład jedzie się drogą i dookoła drogi wszędzie jest cały czas jest aleja drzew. I to pokazuje, że się da współistnieć z naturą, że jest droga, ale ona trochę zabrała z natury, ale że też jednak nie tam, gdzie mogą rosnąć, tam, gdzie jest miejsce, im pozwalamy, a nie, że mamy na przykład ogród i ogród to jest, wszystko to jest wygolony prawie do zera trawnik i koniec. I nie ma tam niczego, bo takie ogrody teraz są chyba wybitnie modne, mi się wydaje. A poza tym musisz mieć silną maszynę spalinową, kosiarkę, żeby mieć tak równo wszędzie pracującą. Jak idziesz na te ryby, mówisz, że to on łowi, a ty idziesz, to co ty robisz? Mój brat łowi, rzuca tam wędką czy coś. Ja dzisiaj trzymałem pudełko, nie wiem z czym, jak to się Mateusz nazywa, te z przynętą na ryby i chodziłem właśnie z pudełkiem z przynętą i rozmawiałem. Ja mówiłem, Mateusz słuchał i łowił. A w lato, jak jest ciepło, Mateusz łowi po jednej stronie, ja się po drugiej w jeziorze kąpię, później zmiana, żeby we mnie nie rzucił przypadkiem i to taki mój udział jest. Ale jeżeli mówisz, to co mówisz? Opowiadasz mu jakieś historie, czy? Znaczy albo opowiadam, albo coś z życia prostego, nieprostego, zależy jak kiedy. Masz gadane, tak? Trochę mam czasami. Dzisiaj opowiadałem. Mówiłem o spotkaniu w zasadzie, o tym jak się czuję przed tym i w ogóle o takich różnych rzeczach. No i tak czasami przyziemnie, czasami coś wyżej, jak to z bratem. No bo tak myślę, że wracając do naszego patriotyzmu, że można na patriotyzm spojrzeć właśnie od strony takiej ekologicznej, że ta formuła, o której opowiadasz, otwartego patriotyzmu, jest bardzo ekologiczna w takim sensie, kiedy mówisz o całości. Przecież w ekologii, w środowisku nie można niczego wyciąć, tak? Powiedzieć, a tu jest moje, ja się za tym zaopiekuję, a tam co za chwilę jest, to już mnie nie obchodzi i nie moja odpowiedzialność. Natura nie zna takiego podziału, prawda? Ekologia obejmuje całość. Wiadomo, jak wszystko jest połączone naczyniami ze sobą i nie stworzysz w naturze miejsca
wyizolowanego. Ono zawsze będzie zależało od sąsiedztwa, od tego, jak czysto jest już sąsiada, prawda, czy po drugiej stronie rzeki i tak dalej. Nie da się odciąć tych rzeczy. Czy czasem to nie jest tak właśnie z patriotyzmem, że jak kochasz ojczyznę, to musisz ją kochać w całości, całej ziemi, całego kraju, a nie tylko swoich, z tym językiem, z tą narodowością, z tą religią. To jest właśnie, o to w zasadzie mi chodzi, żeby pojmować to wszystko jako całość, bo my często staramy się jakoś idealizować na przykład naród albo jakieś wydarzenia, pomijając całkowicie właśnie te złe jakieś tutaj rzeczy, niemiłe, które albo my wyrządziliśmy, albo nam ktoś wyrządził, a przecież to jest jednak ta właśnie, nawet mi się wydaje, może główna część kultury, którą powinniśmy pamiętać, że, znaczy główna, tak jak już mówiłem wcześniej, może nie, że rozpamiętywać, ale pamiętać po to, żeby nigdy takiego błędu nie popełnić, więc mówię, jakby musimy, tak jak właśnie w tej naturze, nie możemy, nie damy rady i nie możemy, nie powinniśmy tworzyć właśnie betonowych, nie wiem, trawników, które nie mają nic wspólnego z jakimś trawnikiem, albo stawiać drzew w doniczce nie można. Tak samo właśnie nie można mówić, że przecież my jesteśmy, nie wiem, najlepsi, albo my nie mamy żadnych wad, bo mamy, tak jak każdy. I musimy jednak to akceptować. Tak samo jak na przykład niektórzy tam, nie wiem, wycinają drzewo, bo to za duże, to za dużo liści gubi. Ale jeśli chcemy mieć drzewo, musimy akceptować, że nam zrzuci na jesień liście. A nie się denerwować, że nam zaśmieciło, na przykład, zaśmieciło podwórko, tak jak teraz się właśnie często taki jest, że się wszystko trzeba wygrabić, liście wygrabić, trawnik skosić prawie do zera i wtedy dopiero jest niby pięknie. To dobry przykład z tym drzewem, które zrzucaliście, bo tak może być też z naszym gościem. Niezależnie od tego, co powiedziałeś, że on też musi brać na siebie jakąś odpowiedzialność, to wiadomo, że on zawsze, gość ten prawdziwy, inny, będzie takim drzewem, który będzie swoje liście zrzucał, bo on będzie miał swój sposób życia, swoje spojrzenie, które nie będzie dla nas komfortowe często. W związku z tym nie da się wyciąć takiego drzewa, czy sprawić, że on tych liści nie będzie zrzucał, prawda? Nie można od imigrantów wymagać, że oni się wszyscy wyprostują tak, jak my byśmy chcieli, prawda? Oni będą zawsze takimi drzewami, które rządzą się swoimi prawami i mają do tego prawo zrzucania tych liści, tak? To jest też, wydaje mi się, ważna cecha tego patriotyzmu, o którym mówisz. On musi przyjąć pewne niekomfortowe dla siebie sytuacje, bo inaczej nie będzie wiarygodny. Tak. Czyli się też, znaczy ja uważam też, że właśnie jak nie możemy wymagać od tych ludzi, którzy przychodzą właśnie, żeby się tak jak my wyprostowali albo tak jak my czuli, myśleli. Ja uważam, że powinniśmy pozwolić innym być właśnie tym innym, ale też zachęcać do takiego, pozytywnie zachęcać do wspólnej odpowiedzialności za kraj. Jeśli na przykład teraz mamy dużo Ukraińców u nas, to chyba według mnie najpiękniejszym by było, co mogłoby się zdarzyć, to, żebyśmy wszyscy wspólnie uznawali, że skoro jesteśmy mieszkańcami Polski, to musimy wspólnie o nią dbać, ale też musimy walczyć o to, żeby każdy mógł być tym innym w całości. Mówić w swoim języku, czy w domu, czy na ulicy, czy tak jak są na przykład szkoły u nas w języku litewskim. To jest zupełnie według mnie dobre, normalne, ale jednak właśnie najważniejsze jest tylko to, żebyśmy byli cały czas, czuli się tą częścią jedności, na przykład kraju, w którym mieszkamy. I mi się zawsze wtedy przypomina taki wywiad z dyrektorką polskiej szkoły z Montrealu, z lat 70. jest ten wywiad, w którym się pytają o to, jak sobie Polonia tam radzi. I oni właśnie mówią, ta pani mówiła, pani Jadwiga Van Spaal bodajże, ona za Anglika wyszła, mówiła o tym, że my tutaj dbamy o język, mamy szkoły polonijne, uczymy się języka, kultury, ale cały czas nigdy w ogóle nie zapominamy o tym, że my też jesteśmy przecież mieszkańcami Kanady, że Kanada to też jest nasz kraj i że my mamy swoje święta, swój język, ale kanadyjskie święta też mamy. I to jest bardzo właśnie ważne, żeby być tą innym, ale częścią całości. To drzewo, które zrzucaliście, jest też o tyle ważne, że my często rozumiemy tak swoją gościnność, że owszem, ci imigranci mogą przyjść, tylko żeby nam liści nie zrzucali, prawda? Więc
To jest inaczej, tak? Dobrze, że o tym mówisz, że to jest, że to danie przestrzeni, żeby inny mógł pozostać innym, jest szalenie ważną częścią rozumienia patriotyzmu, chociaż rozumiemy, że to znowu czyni go jeszcze trudniejszym, czy bardziej wyzywającym dla nas. Zbliżamy się do momentu, kiedy bym chciał już Państwu może oddać głos i zapytać, czy nie macie ochoty włączyć się do tej rozmowy, zapytać o coś Patryka, czy podzielić się swoją refleksją o tym, więc bardzo proszę, jeżeli ktoś już ma coś na języku, żeby zabrał głos. Aga ma tam mikrofon, więc zaraz do Was podejdzie. Bardzo proszę. Proszę, mamo. Patryk, to nie będzie trudne pytanie, ale bardzo bym chciała wiedzieć, nigdy Ciebie o to nie zapytałam właściwie, nawet nie przeczytałam Twojej pracy w całości, ale przeczytam. Powiedz mi, Patryś, jaki wpływ na to, co napisałeś w swojej pracy i na Twoje pojęcie właśnie o patriotyzmie, o wielokulturowości, o tym naszym wspólnym życiu ma nasza historia rodzinna tutaj w Sejnach. Ta słaba znajomość rodziny ze strony dziadka, ta bariera językowa, to czy ty masz do nas żal, czy poprzez tą pracę chciałbyś zadać nam może pytania, czy może chciałbyś powiedzieć lub wykrzyczeć coś, co na pewno na twoim młodym życiu wywarło jakiś bardzo duży wpływ na twoje życie, tak? Bo wiemy, że jesteśmy jakby bardzo ubogie, mieliśmy może teraz, tak? Bo ja już sobie naprawiam jakieś stosunki, tak? Powiedz, Patryk, czy może to zainteresowanie tą właśnie tym patriotyzmem, jak go ujmujesz, wielokulturowym, wielonarodowościowym, to wywodzi się z tego braku i z tego braku tej rodziny jakby w cudzysłowie z tej drugiej strony, czyli ze strony litewskiej, tak? Korzeni, gdzie to też jest w ogóle takie, my właściwie sami nie wiemy, czy ta rodzina to ma tylko litewskie korzenie, tak jak już się szukałeś gdzieś tam pochodzenia dziadka, nazwiska Klimasara, tak? Gdzieś z Austrii się wywodzi ty. Czy z zaboru austriackiego. Czy ten ubogi kontakt z tą rodziną, z dziadka strony też miał wpływ na to, że interesuje Ciebie ten temat i że tak mądrze się wypowiadasz? Czy na pewno to na mnie wpłynęło z tego powodu, że znaczy nie mam żadnego żalu, o tak powiem, bo może nie wiem do końca, co się stało u nas w rodzinie, ale akceptuję to, że ktoś może mieć jakiś strach przed innością albo nie chce się jej zaakceptować, więc nie mam żadnego żalu do tego cięcia. Może żałuję trochę, że nie umiem na przykład języka albo nie mam takiego kontaktu, jednak język wpływa jakoś na, znaczy wpływa w ogóle nie jakoś, tylko bardzo mocno wpływa na naszą tożsamość, ale też dzięki temu właśnie, że albo przez to, albo dzięki temu, że nie miałem kontaktu z tym językiem, na przykład się w ogóle zainteresowałem kulturą litewską, bo jeśli bym umiał po litewsku, to nie wiem, czy w ogóle bym się interesował kulturą litewską, a teraz się interesuję. Zaraz skończę pory roku Christianasa Donelaitisa, żeby nie to, że jesteśmy trochę odcięci od tych korzeni, to pewnie bym się w ogóle tym nie zainteresował, albo bym nie wiedział, że w ogóle taka książka istnieje. I więc to na pewno wpłynęło, bo już tu zauważyłem, że jak bardzo na życie takie prywatne może wpływać takie, ten właśnie strach przed innością albo jakieś problemy przez to, że ta inność jest i że nie zawsze ją akceptujemy, przez to dzieją się przykre sytuacje, które mogą powodować właśnie takie jakieś odcięcia, jakieś takie bariery i że dlatego tym bardziej powinniśmy stawiać na ten patriotyzm otwarty, w którym można być tym sobą, innym, ale częścią całości. Czyli możemy uznać to, że ten nasz słaby kontakt z tą rodziną, to dał ci, to znalazłeś w tym jakiś pozytyw, tak? Że się zainteresowałeś kulturą litewską też, poetami litewskimi, tak? Próbowałeś, miałeś taki okres, że chciałeś też się uczyć języka litewskiego i miałeś słomiany zapał, kupiłeś sobie płytkę, książkę, wszystko. Nie, no ja się uczę, tylko że ciężko samemu. No ja rozumiem, ale czyli tutaj możemy też jakiś taki pozytywny wątek odkryć tego, że coś tam straciliśmy kiedyś, tak? Ale teraz zyskujesz na przykład podwójnie, bo to mnie najbardziej interesuje, czy tamta strata, jak gdyby, czy jest coś, co ci to zrekompensuje, tak?
to właśnie, czy właśnie w tym kierunku byś chciał iść, żeby... Czy przez to, że wtedy nie znaliśmy swojej rodziny, ta ciekawość w sobie właśnie, czy to tak zakiełkowała? Skąd ten temat? Dlaczego właśnie akurat ta wielonarodowość tak ciebie interesuje? Czy możemy to uznać, głupio zabrzmi, ale jako pozytyw w tym momencie? Że ty wyciągnąłeś jednak pozytywny wniosek z tej sytuacji i szukasz, i tą pozytywną stroną jest właśnie twoja praca, twoje myślenie o całym pograniczu tutaj. Wydaje mi się, że można to uznać jednak za pozytyw, bo jakby bez tego pewnie bym sobie po prostu tak żył i się nawet nad tym nie zastanawiał, no bo przecież wszystko jest dobrze. Załóżmy, żeby tak było, że wszystko jest dobrze, mogę sobie, nie wiem, znam i tą kulturę i tą, więc skoro wszystko jest dobrze u mnie, no to pewnie u innych też, więc po co mam się tym interesować? A w takiej sytuacji właśnie trochę odcięcia i jakichś takich braku niektórych wiadomości, to można jednak w ogóle, no jednak coś mnie natchnęło, popchnęło do tego, żeby patrzeć właśnie na to wszystko z wielokulturowej perspektywy otwartej. Bo to, o czym rozmawiacie, dla nas jest to bardzo ciekawe też, że jesteście przykładem rodziny, w której dokonało się w którymś momencie wyparcie drugiej części. Prawda? I to jest często los rodzin tego pogranicza, że trzeba było wybrać zdecydowanie albo litewskość, albo polskość i wtedy tą drugą stronę się jakby i dzieciom się tego nie przekazywało często. Dlatego cię pytałem, czy coś odkryłeś, bo często młodzi ludzie, którzy z nami pracują, odkrywają dopiero po latach swoje złożone korzenie pograniczne, będąc przekonanymi, że są tylko w rodzinie wychowani litewskiej, polskiej, czy jeszcze innej. I teraz jesteśmy w tej fazie i Patryk jest już z tego pokolenia, w którym zaczyna go to na nowo interesować, jakby odradzać to, co kiedyś było ukryte, prawda? Czy przez długi czas pozostawało ukryte. Mhm. Bardzo to ciekawe i myślę, że to ma coś do czynienia z tym, jak dzisiaj czytasz, odczytujesz patriotyzm swój, że ten twój background tutaj ma dużo do powiedzenia. Proszę bardzo, kto jeszcze z was chciałby się włączyć do tej rozmowy? Ja mam takie pytanie. Tutaj pan mówił praca, ale co to była za praca? Czy to był jakiś referat, czy właśnie ta książka, która tam leży, bo nie wiem, o czym mówimy. I jak doszło do tego, że jaki to był konkurs i co wy, i jaka to była wygrana? Ponieważ ty mówiłeś, jeśli mogę na ty, że tutaj rodzina i znajomi, no nie, my nie jesteśmy rodzina i znajomi, ale przyjechaliśmy dla ciebie właśnie. Przyjechałyśmy z Suwałk. Dzięki za to pytanie. Dopowiedzmy Patryku, skąd się ta praca wzięła? To tak, to jest praca, tutaj mamy, w tych 10 stronach zamknięta, taki był wymóg konkursowy, tutaj się skończyłem przy 10 stronie. To jest esej na konkurs Uniwersytetu Jagiellońskiego, Świat ukryty w języku, świat ukryty w literaturze, świat ukryty w tekstach kultury, który miał na celu takie jest założenie konkursu, że młodzi nadsyłając pracę pokazują swoją perspektywę, jak to właśnie wygląda z naszej młodej perspektywy i właśnie jest między innymi ten patriotyzm, to były trzy tematy do wyboru, właśnie patriotyzm, kultura polska chyba w współczesnych tekstach rapowych i coś jeszcze, nie pamiętam szczerze, ja pisałem na temat właśnie patriotyzmu. I to chyba tyle o konkursie, tak? Czy jeszcze coś dodać? Patryk był dosyć młody, bo i gdyby był maturzystą, to zwycięstwo w tym konkursie dałoby mu maturę, dostałby indeks do... A jest dopiero w drugiej klasie liceum, ale pewnie nie jest to ostatni konkurs, do którego przystąpisz i życzę ci, żebyś dostał ten indeks, ale ci z klas maturalnych, którzy zostawali laureatami tego konkursu, dostawali indeks od razu. Bo tam laureat to osoba, która uzyskała powyżej 70% wszystkich punktów, czyli za pracę pisemną, a później w Krakowie był finał, czyli losowaliśmy pytanie i wypowiedź przed komisją, to był drugi etap i łącznie punkty się obliczało, ile to jest procent wszystkich. Więc powyżej 70% to już był laureat i maturzyści dostali właśnie indeks. Możesz przeczytać fragment? Właśnie mam jakiś ulubiony fragment swojej pracy?
właśnie, mama przynajmniej coś usłyszy. Proszę, proszę. Nie wiem, czy mam jakiś wybitnie ulubiony może, znaczy wybitnie ulubiony. Bardzo chyba lubię gościnność właśnie i chyba wezmę tą gościnność, mogę, może ją przeczytam, tylko gdzie ta gościnność tu jest? Gdzieś jest. O, jest gościnność. I może gościnność przeczytam, ten fragment pracy. Cechą współczesnego patrioty powinna być gościnność. Jednak okazywanie gościnności we współczesnej Europie jest dużym problemem. Powoduje to zupełnie zrozumiały strach przed obcością, nie tylko kulturową, ale również zwykłą. Strach przed kimś nieznajomym blokuje zachowania gościnne. Nieznajomy bowiem może posiadać każdą cechę, zarówno tę złą, jak i dobrą. Będąc gościnnym, narażamy się na straty materialne. Należy pamiętać, że gościnność nie przyniesie nam korzyści materialnych. Ugoszczenie kogoś w swoim domu powoduje koszty, czy to produktów spożywczych, czy to czasu. Jednak gościnność przynosi nam też korzyści duchowe, na przykład poznanie innych wraz z ich poglądem na świat. Dzięki czemu poszerzamy naszą wiedzę. Ugoszczenie i rozpowszechnianie gościnności dają nam też większą szansę, że my kiedyś też zostaniemy ugoszczeni, gdy przyjdzie taka potrzeba. Gościnność jest też uważana za szczególną cechę narodu polskiego. Socjolog kultury Roch Sulima uważa, że polska gościnność została w narodzie, ale jako forma społeczna, a nie głębokie poczucie powinności wobec bliźniego. Sulima zwraca uwagę, że kiedyś gościnność tyczyła się zupełnie obcych, a nie tak jak teraz głównie rodziny i przyjaciół. Gospodarz boi się często, że jego goście wyrządzą mu szkody. Z takimi gośćmi zmierzyła się Anna In, bohaterka książki Olgi Tokarczuk Anna In w Grobowcach Świata. Tytułowa Anna miała zawsze otwarty dom. Drzwi nie zamykała. Każdy mógł do niej przychodzić. Stało się tak, że niewdzięczni goście zawładnęli jej domem. Obleźli wszystkie pomieszczenia, zajęli łóżka, okupowali łazienki, zgromadzili sterty brudnych naczyń w kuchni, stosy śmieci. Ta historia pokazuje, że nie tylko gospodarz ma obowiązki wobec gościa, również gość musi zachować się odpowiednio. Hanna Osadko, ukraińska poetka, w swoim tomiku 73 emocje umieściła motto, które brzmi: przyznajmy, to tak nieładnie. Przyjść w gości, najeść się i bez słowa sobie pójść. Te słowa mogą być drogowskazem dla ludzi korzystających z gościnności. Musimy pamiętać o niepisanej konieczności odwdzięczenia się gospodarzowi za gościnę. Jeśli gość zachowa się odpowiednio względem gospodarza, dając dowód, że gościnność nie wiąże się z ryzykiem, to wtedy gospodarz poczuje, że goszcząc tylko zyska. To był fragment eseju nagrodzonego. Ta druga książka, która tu gruba leży, to są moje eseje, które dałem mu w prezencie za tą wspaniałą pracę, bo zauważyłem, że cytujesz mnie z jakichś dalekich wywiadów, a sobie pomyślałem, że przecież chętnie się podzielę z tobą swoimi esejami. Kochani Państwo, kto jeszcze by chciał się do tej rozmowy włączyć? Bardzo proszę. Trzeba nacisnąć to światełko. Halo. Bardzo inspirująca rozmowa i po prostu próbuję sobie coś definiować i mam takie dwa dylematy do definiowania takiej współczesnej definicji patriotyzmu. Też pierwsza rzecz, którą mam w głowie, to czy w takiej definicji współczesnej może się znaleźć miejsce dla nieposłuszeństwa obywatelskiego? Czy jest sytuacja, która może usprawiedliwić nieposłuszeństwo obywatelskie patriotyczne? Nie? Czyli jestem częścią społeczności, a jednak nie godzę się na coś, tylko jak odcedzić, nie wiem, konfederatów od, nie wiem, znaczy tu mogą być bardzo różne zachowania. Taki mam jeden dylemat definicyjny, a drugi dylemat, który mi przyszedł do głowy, że to tak trochę zostałem zainspirowany przez Patryka, że ta pierwsza Rzeczpospolita i wszyscy, którzy zamieszkiwali terytorium, jakby to terytorium było tą takim wyznacznikiem definicji tych społeczeństw, które tam razem zasiedlały to, ale ostatnie 200 lat, no to było permanentne przerysowywanie map świata. Te granice po prostu, które były kiedyś, one w ogóle przesunęły się niewyobrażalnie
i szczególnie pierwsza wojna światowa i cały ruch wyzwoleńczy po pierwszej wojnie światowej, czyli była, bym powiedział, wręcz zazdrość między narodami, kto pierwszy odzyska swoją niepodległość w tej definicji patriotyzmu. Ale tu mam taki dylemat, że szczególnie może, nie wiem, jaskrawiej to może widać w II wojnie światowej, że podzieliły się kraje, Entanta i walczyły między sobą, natomiast małe narodowości typu Rumunia, Węgrzy czy Finlandia na przykład opowiadały się po stronie hitleryzmu czy tam nazizmu, znaczy opowiadały się, walczyły po tej samej stronie przeciwko, nie wiem, Związkowi Radzieckiemu, jakby przeciwko okupantowi. Czyli, ale z jednej strony przyłączam się do siły, która daje mi nadzieję na wolność, jestem patriotą, a jednocześnie no, gdzieś w tle akceptuję, nie wiem, no jakby ideologię nazistowską, czyli nie wiem, likwidację narodu żydowskiego. Nie? Czyli jakby, czy przymykam na to oko, okej, oni likwidują naród żydowski, ale dają nadzieję na to, że ja, jak wygrają wojnę z Rosją radziecką, to będę też wolny. Nie? Czyli takie dwa dylematy, nieposłuszeństwo obywatelskie i to taki dylemat dużej natury moralnej, czyli czy za wolność tą taką terytorialną mogę poświęcić jakiś taką gorycz moralną, no, że nie godzę się z tym, ale będę miał wolność. No nie wiem, nawet wiem, Piłsudski, znaczy moim zdaniem tam jest dużo dylematu tak naprawdę, no, żeby go rozgryźć. Jak dużo jesteśmy poświęcić dla odzyskania niepodległości i utrzymania tej niepodległości? To na pierwsze pytanie to, znaczy to wszystko się opiera właśnie na takiej prywatnej może moralności, bo czy my możemy jakby pokazać nieposłuszeństwo jako właśnie taką patriotyczną, dobrą cechę. To tutaj mogę dać za przykład kozaków krymskich, którzy jak Rosja zabroniła im być jakby swoim narodem i też jest zakaz tam na Krymie był, to w 2015 jakoś po zajęciu Krymu się wydarzyło i oni nie mogli demonstrować, ale demonstrowali, wykazując się nieposłuszeństwem obywatelskim. Za co dostali karę 3 miesięcy więzienia, zawsze się dostawało i tam paru tysięcy rubli. I co oni robili? Wychodzili, demonstrowali nieposłuszeństwo obywatelskie, sprzeciw wobec prawu, ale odsiadywali 3 miesiące w więzieniu i płacili, co prawda jak najmniejszym groszem te kary, ale płacili, co było jednak tak, jesteśmy nieposłuszni wobec prawa, jest nieposłuszeństwo obywatelskie, ale dobra, kara jest, przyjmuje karę. I mi się wydaje, że w takich chyba wypadkach to jest nawet, można to uznać, że tak można, bo jeśli coś jest złe, jeśli świat jest zły, to my nie możemy sobie pozwalać na to zło i mówić, że przecież co możemy zrobić, ale też musimy cały czas mieć na uwadze, żeby przypadkiem walcząc przeciwko jakiemuś złu, sami się tak nie stać, samym złem się nie stać, bo to tak jak właśnie na przykład rewolucja czy francuska, czy jakaś radziecka, która miała na celu przecież wyzwolić tak, robotników, lud przeciwko okupantowi, a później tak naprawdę sami ci główni rewolucjoniści stawali się okupantem dla ludzi, którzy przecież ich popierali. Ale właśnie dlatego trzeba cały czas mieć na uwadze w tym nieposłuszeństwie obywatelskim moim zdaniem, żeby przypadkiem nie zrobić samemu czegoś złego, równie złego albo nawet gorszego niż ci ludzie, przeciwko którym my wykazujemy nieposłuszeństwo. I co do właśnie tego drugiego pytania o to, czy można walczyć o niepodległość popierając zło, to też to jest już w ogóle chyba trudne też dla mnie, żeby na to odpowiedzieć, ale jak to, nie wiem, można na przykład na przykładzie Litwy. Litwa podczas zaboru niemieckiego, żeby wyzwolić tam swój kraj spod okupacji radzieckiej, czy tam odzyskać na przykład od Polski Wilno, stworzyła przy boku armii niemieckiej własne wojsko. Ale zrobiła tutaj bardzo ważną rzecz, że nie tak jak Łotwa i Estonia dała ludzi do SS i stworzyła litewskie SS, nie, tylko stworzyła oddzielną armię po to, żeby właśnie nie być takim, nie być bezpośrednio pod tym i tu też właśnie jest jednak, trzeba też zaakceptować, mi się wydaje to, że te małe narody się boją tego, że znikną, ale wydaje mi się, że jako naród też i jako ludzie nie powinniśmy chyba nawet w tak pięknej idei jak wolność
właśnie zgadzać się na aż takie okropne zło. Dużo osób na przykład mówi, że Polska przed wojną miała szansę na sojusz z Hitlerem, że na przykład Piłsudski przecież jeździł do Hitlera i tam była msza żałobna w Berlinie za Piłsudskiego i że mogliśmy tam razem niby zaatakować na przykład Związek Radziecki. Były tam takie, tam są takie pogłoski, tam wybitnie się może nie zagłębiałem, ale coś tam czytałem. I co? No i nawet jeśli byśmy poszli z nimi, to teraz trzeba się zastanowić, czy my nawet nie będąc tym takim tak bardzo wyniszczonym krajem, jak się staliśmy przez to, że właśnie nie poszliśmy z Hitlerem, czy my byśmy dali radę się później podnieść duchowo i jak byśmy później sobie mogli spojrzeć w lustro, jeśli byśmy właśnie zgodzili się na to zło, które robi właśnie jednak w imię takiej światłej idei, jaką jest wolność. Ale bo tutaj największy problem to jest to, że czym więcej światła, tym więcej cienia. Więc trzeba o to bardzo dbać i walczyć, żeby przypadkiem w imię dobra nie zrobić jakiegoś strasznego zła. Bardzo proszę. Aha. Halo, Patryczku, ja mam też do ciebie pytanie. W twoim prywatnym dekalogu, jakie jest pierwsze przykazanie? Chyba nie być obojętnym właśnie. A dlaczego? Bo jak się jest złym, to można to nawet jakoś, nie wiem, podciągnąć pod to, że przez jakieś złe wydarzenia albo przez to, że ktoś nam zrobił złość. Jeśli jakby to jest zło, nawet złość mi się wydaje bardziej można chyba jakoś zaakceptować niż obojętność, bo jeśli jesteśmy obojętni, to znaczy, że ani nie mamy żadnych powodów, żeby komuś zrobić krzywdę, chociaż uważam, że chyba nie ma czegoś takiego jak powód, żeby komuś zrobić krzywdę, ale ani nie możemy się tłumaczyć, że przecież dla mnie ktoś zrobił, ja też robię krzywdę, ani też nie możemy powiedzieć, że przecież jesteśmy dobrzy, bo narażaliśmy siebie dla dobra, tylko jesteśmy tacy właśnie zawieszeni pomiędzy, ale tak w takiej nicości, że my jesteśmy przecież obojętni, bo mnie to nie dotyczy, więc nie będę ani robił dobrze, ani źle. I to jest chyba mi się wydaje taka właśnie jedna z gorszych cech, że możemy przejść obok, patrząc na zło i nic z tym nie zrobić. Tak po prostu moralnie pozwolić na jakieś okrucieństwa i jakby nie wiem nawet jak to może wytłumaczyć, ale to jest dla mnie takie właśnie ta obojętność, która jest to przeciwieństwem miłości, dobroci, jest chyba jedną właśnie z tych takich najgorszych rzeczy. To w momencie, kiedy staną naprzeciwko ciebie młodzi ludzie w twoim wieku, młodsi, troszkę starsi, z hasłem Polska dla Polaków, to w jaki sposób ty mógłbyś odpowiedzieć im? Jako młody człowiek, mówiąc do młodych ludzi, a nie do dorosłych. Ja akurat miałem może podobną sytuację często, znaczy może nie często, ale miałem, że ktoś na przykład w moim wieku się śmiał z Holokaustu albo z pogromu Żydów i uważał to za żart. Ja zawsze wtedy pytam, czy ty wiesz w ogóle z czego żartujesz i zawsze mówiłem, że ktoś do mnie mówił, że przecież ja żartuję i wcale tak nie myślę, ale ja wtedy mówię właśnie, że dobra, żartujesz, tak wcale niby nie myślisz, ale czy ty masz świadomość z czego ty żartujesz i czy naprawdę można, nawet nie myśląc tak, sobie żartować z takich właśnie rzeczy, bo to jest mnie to jakby, ja akurat z Holokaustu ani z takich rzeczy nigdy nie potrafiłem żartować, w szczególności po tym, jak moja babcia do mnie pierwszy raz powiedziała, pokazując na zdjęcie swojego taty, to jest mój tatuś, ja go nigdy nie widziałam i po tym nigdy w życiu chyba sobie nie pozwolę zaśmiać się z Holokaustu, bo jednak Holokaust co prawda się dotyczył, może się mówi, że Żydów, ale w tej samej machinie, tymi samymi pociągami, w tym samym miejscu jednak zginął też mój pradziadek i po tych słowach babci, która ojca nie widziała, bo miała 2 tygodnie, jak go zabrali, chyba nie dałbym rady tak nie pozwolić na coś takiego. Chyba żebym się czuł, że przez taki sprzeciw mi się może coś stać, to wtedy chyba bym nie dał rady może tak wprost tego powiedzieć, ale jak mogę, to robię. Tym bardziej, że sam masz coś za uszami, jak się dowiedzieliśmy na początku. Mam i na szczęście już, na szczęście mama tutaj z bratem stała na czele. Straży może mnie na czele. Kto jeszcze z Państwa chce się włączyć do tej rozmowy? Bardzo proszę. Patryk, powiedz mi,
Ty jak ogólnie wiesz, że jestem bardzo słaba z historii i ja się tym totalnie nie chwalę, ale jesteś jedyną osobą, która kiedy opowiada o historii, ja słucham po prostu z czystą fascynacją, nie? Więc powiedz mi, czy ty w naszym gronie, takim wiesz, mniej więcej w twoim wieku, masz kogoś, z kim mógłbyś na poziomie, zaznaczam, na poziomie porozmawiać o historii i który by, wiesz, wszedł z tobą w taką dyskusję, taką głęboką jak tu podobnie, nie? Bo jakby mi się wydaje, że z własnego doświadczenia, nie? U mnie na przykład ja nie znam takich osób, jesteś po prostu jedyną osobą, która jest tak głęboko po prostu zakorzeniona w historię i opowiadasz to z taką pasją, że no ja słucham po prostu jak zaczarowana, nie? To ja bardzo dużo i bardzo często rozmawiam o tym z siedzącym tu Tomaszem. Z Tomaszem można na historyczne tematy. Aha. A o czym rozmawiacie z Tomaszem najczęściej? No, tak, znaczy w zasadzie to o wszystkim, ale bardzo właśnie lubię to, że możemy i o takich głupotach zupełnych porozmawiać i też o jakichś rzeczach ważniejszych, jakichś ideach, jakichś celach i to też mi właśnie się podoba. Lubię właśnie, jak można z kimś porozmawiać o takich zwykłych rzeczach, o małych problemach, o jakichś przyziemnych sprawach i o dużych. Bo jak to właśnie Szymborska mówiła, że skoro mam duże problemy, ja teraz może nie cytuję, bardziej parafrazuję, ale skoro mam duże problemy, to czemu nie mogę mieć też tych małych, więc tutaj to jest bardzo ważne dla mnie, jak z nim rozmawiam. Mogę mieć ostatnie pytanie. No. Patryku, jak jesteśmy w podróżach, przyglądam się tobie i zawsze bardzo mnie to ciekawi, w jaki sposób ty wybierasz prezenty. Kiedy byliśmy w Gruzji, pamiętam, że to było dla ciebie no, czymś bardzo, bardzo ważnym. Znaleźć odpowiedni prezent dla babci, znaleźć odpowiedni prezent dla mamy, dla brata. Ty się tym radowałeś, chwaliłeś. Chciałam cię zapytać, czym dla ciebie jest dar? Znaczy, ja bardzo lubię dawać prezenty, też w szczególności dla takiej babci dać dla mnie prezent, to było chyba jedno z takich najważniejszych rzeczy, dlatego że moja babcia, rocznik 42, nigdy nie wyjechała dalej niż Białystok. Nigdzie w życiu nie była, a teraz nie może, ledwo chodzi, żeby zejść na dół, musi 4 razy się po drodze zatrzymać. Więc dla mnie przywiezienie dla niej, dla osoby głęboko wierzącej, takiego krzyżyka z cerkwi, z wysokiej góry w Gruzji, w kamiennym mieście, to było coś takiego, że ja wiedziałam, że ona będzie go miała, będzie się do niego modliła i że ja mam w tym jakiś udział, bo ja poszedłem na tą górę, przyniosłem jej ten krzyżyk, przywiozłem i że ona się może modlić do czegoś, co widziało tak daleki świat, i że ona ma z tym jednak kontakt i to nie jest jakieś tam zamówione skądś, tylko przywiezione. I jak na przykład przywoziłem bransoletkę dla mamy, to bardzo mi zależało na tym, żeby to nie było takie jakieś, tak jak dla turystów się przygotowuje, takie jakieś tandetne, właśnie nie wiadomo co, takie, że tam niby to z Gruzji, a to tak naprawdę jest tam z Pekinu. Tylko właśnie zależało mi o tym, żeby znaleźć tą bransoletkę na tym targu, to chyba pod cerkwią było w drodze do, już Jezus Maria, gdzie ja nie pamiętam, bo byliśmy w tylu miejscach. I zależało mi, żeby to właśnie taka była bransoletka w stylu gruzińskim, z prawdziwego metalu, a nie z jakiegoś nie wiem czego. I zawsze mi zależy, żeby to było nawet małe, symboliczne, ale związane jakoś z miejscem. No rozumiem, że to też jest jakaś sztuka dawania daru połączona z tym, o czym rozmawiamy, bo tak sobie myślę jeszcze w nawiązaniu do pańskiego pytania, tego drugiego, że ten nasz patriotyzm, o którym rozmawiamy, on niekoniecznie musi się mieścić tylko w kategoriach wolnościowych, niepodległościowych. My jesteśmy rzeczywiście do tego przez historię przyzwyczajeni, że nasz patriotyzm przez wiele stuleci wyrażał się w dążeniach niepodległościowych. Ale to jest bardzo ciekawe, wydaje mi się, że w momencie, kiedy żeśmy to uzyskali po 89 roku, powiedzmy, to jaki ma być teraz ten patriotyzm, skoro nasza suwerenność, miejmy nadzieję, nie jest zagrożona, prawda, i tak dalej. Czy ten patriotyzm jeszcze jest żywy, czy może być żywy, i wtedy on się okazuje ważny w takich sytuacjach innych, prawda? Jak dawanie daru, jak miłość ojczyzny, jak ekologia, jak współodpowiedzialność, że on nabiera jakby zupełnie innych odcieni. To, co w opowieści Patryka jest ważne, wydaje mi się, że on już te wszystkie aspekty inne obejmuje,
znając jednocześnie historię, dobrą wiedząc o kontekście historycznym, ale jakby nie zatrzymując się na tym. Mi się wydaje, że problem z tym wąskim patriotyzmem i z tym, że ten patriotyzm, tak jak mówiłeś, nabrał czasem tych negatywnych cech, że my byśmy chcieli się odciąć od jakichś bojówek, które uważają się za patriotyczne w naszym imieniu, często z naszą godłem, flagą narodową i tak dalej, prawda? Bierze się stąd, że właściwie nie wiadomo, jak się z tym patriotyzmem w sytuacji takiej już po uzyskaniu niepodległości i tak dalej odnaleźć, prawda? I on się wtedy musi ukazać swoje inne wymiary, bardziej zwrócone ku sąsiedztwu, ku ludziom, ku współistnieniu, ku ekologii, miłości, wymianie darów i tak dalej, i tak dalej. Tego się musimy na nowo uczyć, więc to chyba, myślę, jest też taka sztuka, patriotyzm, tak jak sobie czytam twoją opowieść, Patryku, którą na nowo musimy się uczyć, prawda, że twoje pokolenie musi mieć swoją odpowiedź na patriotyzm. Dla mojego pokolenia, na przykład dla naszego w naszym wieku, sprawą był rok 89, prawda, wyzwolenie się spod komunizmu, prawda, i reżimu komunistycznego. Wobec tego budowaliśmy nasze obywatelskie nieposłuszeństwo, wobec tego szliśmy do podziemia i tak dalej. Ale przyszedł 89 rok, dzisiaj jesteśmy Anno Domini 2023 i wy musicie jako swoje pokolenie zbudować swój patriotyzm, swoje ścieżki, praktyki, filozofie miłowania ojczyzny, prawda, miłowania miejsca. Co jest bardzo ciekawe, bo to jest jakby cały czas, nie jest, wydaje mi się, że to nie jest jakaś ortodoksja, którą zawsze tak samo, prawda, się realizuje. Bym widział też, na pewno znasz te tradycje, bo używasz, myślę, słowa kraj, świadomie kontekstu historycznego. Przypomnę Państwu, że tutaj na naszym pograniczu była taka szkoła ludzi zaangażowanych, nieposłusznych, obywatelstwo też, którzy nazywali się krajowcami, prawda? I ich patriotyzm, ich postawa brała się z tego, że oni uważali, że po zaborach Polska powinna się odrodzić jako Polska wielonarodowa, z uszanowaniem czy na równi z wszystkimi prawami i że to jest jakby patriotyzm ziemi, kraju, to znaczy, że to jest obejmowanie całości i byli bardzo mocno skonfrontowani z patriotami polskimi, litewskimi, białoruskimi, którzy chcieli osobnych państw, prawda? I uważało się, że krajowcy są w ogóle nieaktualni, że oni są przestarzali, że czas do nich nie należy, co było prawdą. Wtedy czas był na budowanie państw narodowych. Musiała się Litwa zbudować jako państwo, musiała się Polska zbudować jako państwo. I wydawało się, że krajowcy są przebrzmiali. Natomiast w twojej opowieści oni na nowo ożywają jako ludzie, którzy mają jakby miłość do całego miejsca. Stąd się nazywali krajowcami, kraj był tą kategorią, która łączyła, prawda? Jest nasza wspólna ziemia, tak jak są nasze wspólne Sejny. I wtedy wszyscy, Litwini, Polacy, wszyscy jacy byśmy byli, jesteśmy u siebie i bierzemy za to współodpowiedzialność. To, co mówiłeś o swoim pojęciu patriotyzmu, jest w tym duchu bardzo krajowe. Co się okazuje nagle bardzo nowoczesne, widzisz, z przeszłości. Nie wiem, czy Państwo jeszcze macie jakieś pytania. Może, Patryku, masz jakieś słowo na koniec dla nas? Coś jeszcze chciałbyś, czymś się chciał podzielić? To proszę bardzo. Na razie chyba nie, bo ja już jestem pod emocjami. Proszę bardzo. Proszę. Spytam o pracę jeszcze, znaczy nie o pracę, tylko o to, jak ty to postrzegasz, bo w poście w niedzielę rano, przewracając kanały, mignęła mi tak, nie wiem na którym programie to było, że szła młodzież i młodzież, to była droga krzyżowa i nieśli wspólnie krzyż
I to w Polsce było, tylko tak jak mówię, jak wiesz, Patryk, jak wygląda nasz poranek, czyli ja wstaję, wychodzę i widzimy się wieczorem, wchodzę, wychodzę i w każdym razie były takie słowa tam, powiedział to prowadzący czy ksiądz, to nie chodzi teraz o naszą wiarę, tylko chodzi o ten fakt, że były trzy, cztery narodowości, bo była młodzież ukraińska, polska, rosyjska i z Białorusi była młodzież. I Rosjanie modlili się za to, prosili Boga o to, żeby nie musieli cierpieć za czyjeś decyzje, za czyjeś winy, że chcą żyć jakby, oni nie chcą tej wojny, oni chcą się cieszyć życiem tak jak my Europejczycy, tak jak my tutaj, tak, w wolnej Polsce. I powiedz Patryk, czy ty myślisz, że w Ukrainie, w tym momencie, w Ukrainie jest miejsce na ten otwarty patriotyzm, który, czy młodzi Ukraińcy, myślisz, mają tyle siły, żeby tak zrozumieć i młodzież rosyjską, białoruską, rozumiesz, o co ja chcę spytać? Że to było, zatrzymałam się na chwilę dlatego, że bardzo mnie to zaintrygowało, że młodzież rosyjska też uczestniczyła w tej drodze krzyżowej i prosiła o to, żeby nie cierpieć za czyjeś decyzje, tak? Czy myślisz, że ci młodzi Ukraińcy, którzy cierpią, którzy przeżywają. Sam wiesz, u nas też mieliśmy Ukraińców w Zarubach, tak? Mieszkali z nami 3 miesiące, się przyzwyczailiśmy, no, ja bynajmniej, tak? Zżyłam się z nimi niesamowicie i już ich nie ma, wyjechali. Chodzi mi głównie o to, czy uważasz, że w momencie, kiedy jest wojna, czy ta młodzież, czy jest taka szansa, żeby ten patriotyzm jednak był otwarty, żeby młodzież ukraińska była otwarta na tą młodzież rosyjską, która jakby nie chce tej wojny i która nie zawiniła w tym, że ta wojna wybuchła. Czy jest na to miejsce, czy oni tylko już wtedy bronią właśnie tego, swojej ziemi, swego kraju, swego języka i w momencie tego konfliktu oni już nie dadzą rady być otwarci na to, żeby był ktoś inny? Czy mi się wydaje, że na pewno będzie trudno byłoby teraz dla Ukraińców młodych pojednać się z Rosjanami, bo to tak samo jak na przykład po II wojnie światowej Niemcy byli niezbyt lubiani, tak można skromnie powiedzieć, w Polsce, co jest zrozumiałe, ale na pewno będzie potrzeba wielu lat, na pewno są ludzie, którzy to rozumieją, że jednak nie każdy jest zły, ale też właśnie tutaj nasuwa się takie, ten problem główny to jest to, czy jak się jeszcze też postrzega to, że się nie akceptuje tego zła, na przykład młodzież rosyjska nie akceptuje, ale co robi i jak robi na przykład przeciwko temu i też czy na przykład można zarzucić, że mało robią w takiej sytuacji jak podczas tego reżimu putinowskiego. Czy można zarzucić na przykład młodzieży rosyjskiej, że nic nie robi albo robi za mało i też tutaj później trzeba się zastanowić, czy nie można też na pewno wymagać, żeby młodzież ukraińska po takich doświadczeniach od razu jakby wyszła z mostem do innej młodzieży, ludzi, których ojcowie, dziadkowie brali udział jednak w tej wojnie po tej drugiej stronie. No ale powiedz Patryk, bo ta młodzież szła w Polsce, tak? To była droga krzyżowa w Polsce i to były te cztery narodowości. Myślisz, że to było szczere, tak? Że oni szczerze szli wszyscy razem, że i Ukraińcy, i Rosjanie, Białorusini, i Polacy, że oni szli tak jednak tacy zjednoczeni, tak? Uważasz, że o to mi chodzi. Czy ty uważasz, że to mogło być takie prawdziwe, że oni razem wspólnie modlili się o jedną rzecz i że nie było między nimi tego, że ten konflikt z Ukrainy nie został przeniesiony tutaj do Polski, jednak mimo iż wszyscy są w jednym wolnym kraju, tak, wszystkich wspieramy, chcemy wesprzeć, bo na pewno chcemy też rosyjską młodzież wesprzeć, prawda, bo chcemy, tak, tą młodzież, która nie jest za to odpowiedzialna. Tylko ja chcę wiedzieć, czy ty uważasz, że oni, że ta droga krzyżowa, bo to akurat była droga krzyżowa, to mógł być spacer, tak? Tych młodzieży z tych czterech narodowości. Czy to ma sens? Czy to na pewno, czy to było prawdziwe? Czy jednak jest taka możliwość, żeby w naszym wolnym kraju te cztery narodowości spotkały się bez tej bariery takiej, która jest teraz między naszymi narodami, wiadomo, tak, bo opowiadamy się w większości po stronie ukraińskiej, tak, i pomagamy Ukraińcom. Czy my jako Polacy możemy zaakceptować młodzież z Rosji, która do nas na przykład przyjedzie i chce tutaj być, bo jest nic niewinna? I czy to takie jest właśnie prawdziwe, ta akceptacja, czy jest prawdziwa?
Znaczy, jeśli ta młodzież na takiej Rosji, Białorusi, które są jak na, jednak po tej przeciwnej stronie barykady, jeśli oni naprawdę rozumieją tę sytuację, przeproszą za nią i wykażą się taką skruchą i taką właśnie współodpowiedzialnością za ludzi, którzy tego dokonują, czyli za swoich bratów, za swoich braci, przepraszam, siostry. I jeśli oni to zrobią, to mi się wydaje, że jeśli oni to zrobili i przeprosili i naprawdę wiedzieli, że to jest złe, to co się dzieje, to co robi władza, to mi się wydaje, że to mogło być, ta droga krzyżowa mogła być szczera. Ważne tylko, żeby wcześniej była jakaś rozmowa o tym, jakieś takie słowo, które pokazuje, że my jesteśmy może z tej strony złej, ale my jesteśmy też dobrzy. Tak. Mhm. Ale też tu wraca ta odpowiedź Patryka na moje pytanie, czy on jako młody człowiek czuje się współodpowiedzialny za te przeszłe rzeczy. Bo widzisz w tej postawie Rosjan młodych, tak jak zresztą każdych innych, że my z tym nie mamy nic wspólnego, prawda, bo jesteśmy młodzi, bo i tak dalej. Jest to niebezpieczeństwo, że jakby uciekają od tej odpowiedzialności, o której Patryk na przykład nie chce uciec, prawda? Choćby mógł powiedzieć, że to nie ja, prawda? Więc to rzeczywiście w tym jest sprawa. To znaczy absolutnie się zgadzam, że to od tego zależy, czy takie spotkanie, o które pytasz, będzie autentyczne. Od tych, którzy są w danym momencie po stronie agresorów, prawda? Czy współ... Bo ja nie ukrywam, że jak chwilę oglądałam to, to tak moja pierwsza myśl, która mi się nasunęła, która mi przyszła, takie pytanie, które słyszałam w swojej głowie, myślę, po co ci Rosjanie, po co ci Ruscy tutaj, nie? No i tutaj właśnie może chciałam wiedzieć, czy to jest autentyczne, bo czy my właśnie nie mamy takich pytań w głowie, nie? Znaczy myślę, że w tym sensie musiało być, wiesz, autentyczne, że Ukraińcy się na to zgodzili. No, to poszli znaczy, Ukraińcy, Polacy, Rosjanie. Tak, tak, że nie odrzucili ich obecności. To znaczy już w tym akcie musiało się coś stać, tak, że oni poszli razem. Bo jak pamiętacie Państwo, jak papież Franciszek zaproponował podczas Drogi Krzyżowej, żeby się pojawiła Ukrainka razem z Rosjanką, pamiętacie tą sytuację w Watykanie, to Ukraińcy bardzo mocno to odrzucili w czasie wojny, uważając, że to jest właśnie przekroczenie, jakby zrównanie ofiary z oprawcą, prawda? I że to zbyt łatwo narzuca się taką narrację, że do niej trzeba czasu, trzeba głębszego doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. Więc to są właśnie różne sytuacje, ale jeżeli nie następuje to odrzucenie, jeżeli oni razem poszli, to myślę, że musiało coś jednak tam się dokonać. Nie, no bo to trudno tak powiedzieć, że nawet jak w tej drodze krzyża, jak tutaj rozmawiamy o papieżu, że Ukrainka i Rosjanka, tak? No to też ofiara i oprawca, tak? Ta kobieta w Rosji też może być ofiarą, nie? I tutaj ten problem tego patriotyzmu otwartego to jest w ogóle trudno określić, tak? Jakby człowiek się zachował, bo trzeba widzieć chyba dwie strony. Nie, jak gdyby. Ale wiesz, oni chyba też są, wiesz, ofiarami, nie? No tak, ale widzisz, gdyby tak na przykład pomyśleli Niemcy o sobie, wiesz, że my też byliśmy ofiarami, to oni by nie dokonali tego i tej przemiany wewnętrznej, która jednak po dziesięcioleciach, bo to długo trwało, zobaczcie ile lat trzeba było, żeby Niemcy jakby dokonali naprawdę takiej ekspiacji, prawda? Że to jest jednak poza heroicznymi wypadkami, to jest jednak wina zbiorowa w jakimś sensie, prawda? Którą się dźwiga, jak wyszła sprawa Jedwabnego. Pamiętacie, my byliśmy w podobnej sytuacji. Nagle nasz prezydent za nas przeprosił, prawda, w Jedwabnym. I było pytanie, czy w ogóle ma prawo do tego, prawda? Czy to w ogóle my jesteśmy jakby uposażeni czy legitymowani do czegoś takiego? Sami czuliśmy się ofiarami, prawda, tej wojny i tak dalej. I nagle, czy pamiętacie list biskupów polskich do biskupów niemieckich, kiedy powiedzieli, wybaczamy i prosimy o wybaczenie, prawda? Zawsze jest jakiś rodzaj takiego przełamania, które dopiero otwiera drogę, ale to przełamanie następuje wtedy, kiedy
kiedy człowiek nie boi się, tak jak Patryk, wziąć winę czy odpowiedzialność na siebie, prawda? W jakimś sensie, bo ona dopiero otwiera drogę. Gdyby on powiedział, że to go nie dotyczy, czy gdyby biskupi powiedzieli z biskupem Kominkiem, że my nie mamy żadnej winy, bo byliśmy ofiarami tylko, prawda? Więc dlaczego my mamy prosić o wybaczenie, prawda? Skąd to się w ogóle brało? Ale właśnie dlatego, że to powiedzieli polscy biskupi, taki się przełom zrobił, prawda? Nagle się coś otworzyło, więc to są takie sytuacje, w których taka odwaga, czy takie wzięcie na siebie ryzykowne odpowiedzialności coś jednak otwiera na przyszłość. Bardzo ta ciekawa rozmowa. Myślę, że nie mogliśmy lepiej spędzić 3 maja, co? Prawda? Jak przy takiej rozmowie, która dotyczy nas wszystkich, przede wszystkim jednak młodego pokolenia, że oni budują swoją opowieść o patriotyzmie. I strasznie ci dziękuję, Patryku, za to, co napisałeś, za to, co dzisiaj powiedziałeś. Myślę, że my, Sejneńszczanie, i tutaj zwracam się też w stronę mamy, możemy być dumni, że mamy takich młodych ludzi w Sejnach. A Państwu bardzo dziękuję i za rozmowę, i za obecność. Patryk Jankowski był naszym gościem. Dziękujemy pięknie.